Serdecznie witamy Państwa na wykładzie Konfederacji Korony Polskiej, naszego wrocławskiego oddziału. Jesteśmy tutaj w pełnym gronie zarządowym, w skład którego wchodzi między innymi nasz prelegent, który jest moim zastępcą, pan Michał Kutrzewa, jednocześnie działacz aktywny strzelcy Pobudki Wrocław i specjalista nasz lokalny od broni. A temat broni bardzo aktualny. Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych krajów w Europie, co nas dotyka tym bardziej, że za naszą wschodnią granicą toczy się już zbrojny konflikt wojenny, więc tym bardziej potrzebna tematyka broni i jej obsługi. Jak mawiał ojciec Józef Maria Bocheński w swojej słynnej książce Zarys etyki wojskowej De virtute militari, żołnierz to powinien być drugi zawód każdego mężczyzny, ale kiedyś myślimy, że to już każdego Polaka. Dlatego cieszy nas to grono zarówno męskie, jak i żeńskie. Dlatego nie przedłużając, oddaję głos panu Michałowi Kutrzewie. Myślę, że będzie to wykład z pożytkiem dla nas wszystkich i wyciągniecie państwo praktyczne wnioski z tych porad na czasie. Zapraszam. Dziękuję serdecznie. Powiem tak, postaram się Państwu przedstawić najważniejsze kwestie dotyczące broni palnej w Polsce, troszeczkę teorii, troszeczkę praktyki. Nie czuję się w żadnej mierze ekspertem, jak mawiał Napoleon Bonaparte, ekspert to jest ktoś, kto przestał myśleć, on wie. Także ja wielu rzeczy jeszcze nie wiem, staram się myśleć, staram się patrzeć, wyciągać wnioski. I jeszcze kilka lat temu mógłbym równie dobrze być jednym z Państwa, po prostu moja droga, że tak powiem, do tego miejsca prowadziła przez różne etapy i chciałbym je też Państwu troszeczkę przedstawić, skąd się w ogóle tutaj wziąłem. Nie jestem jakimś bardzo szeroko znanym, powiedzmy, człowiekiem. Jestem zwykłym człowiekiem, który po prostu w pewnym momencie się zastanowił, czy mógłbym mieć pozwolenie na broń. I tak właśnie taki mały rys historyczny chciałbym na początku zrobić. Technika. O. Jak to się zaczęło? Zaczęło się w 2015 roku, kiedy pracowałem w jednej z korporacji. Tam było dosyć dużo, ponad kilkaset pracowników i w pewnym momencie ktoś wysłał na takiego maila, który docierał właśnie do ponad kilkuset osób w firmie, taką propozycję, czy ktoś byłby chętny na wyjazd na strzelnicę. W sumie jak się zastanowiłem, to z bronią miałem do czynienia na zajęciach z przysposobienia obronnego w szkole średniej i właściwie to był tylko jeden karabinek bocznego zapłonu. I później właściwie, jak się tak dobrze zastanowić, to broń widywałem praktycznie tylko na jakichś filmach i nie za bardzo się interesowałem tematem. Natomiast sobie pomyślałem, no skoro jest taki pomysł, no nie miałem jakichś planów na weekend, to pomyślałem w sumie, dlaczego nie? Dlaczego nie? I tak to się zaczęło. Pierwszy raz praktycznie w życiu, w sensie, bo trudno liczyć to doświadczenie z lekcji przysposobienia obronnego, bo to bardzo, że tak powiem, ograniczona ilość egzemplarzy. Właściwie tylko jeden konkretny model karabinka na jeden konkretny kaliber i to właściwie wszystko, więc ciężko powiedzieć, że to była jakaś duża styczność z bronią. Natomiast wtedy ten pobyt w 2015 roku, to pojechaliśmy w kilka osób i człowiek, który nam prezentował tą broń, to gość, który zawodowo się zajmował strzelectwem, pracował jako policjant, a poza tym zajmował się po prostu prowadzeniem szkoleń i takim wdrażaniem trochę w temat no, takich zwykłych ludzi, którzy po prostu pozwolenia na broń nie mają, a chcieliby pójść na strzelnicę, zobaczyć kilka różnych typów broni, zobaczyć jak to, krótko mówiąc, kolokwialnie, jak to jest. I pamiętam to swoje uczucie, jak brałem pierwszy raz w życiu właśnie taką broń, taką policyjno-wojskową. On miał kilka różnych egzemplarzy właśnie broni. Taką broń, jaką na przykład policjanci czy żołnierze wykorzystują. Broń, którą wykorzystują na przykład oddziały antyterrorystów. I to było takie dziwne wrażenie, że coś, co dotychczas widywałem tylko gdzieś na planie filmowym, coś, co jak widywałem na przykład w jakimś sklepie myśliwskim na wystawie za pancerną szybą i wiedziałem, że trzeba do tego mieć pozwolenie, ale jak to pozwolenie zdobyć, no to pozostawało tutaj w jakiejś sferze dosyć abstrakcyjnej dla mnie. I takie uczucie też właśnie pierwszy raz, jak tą broń brałem do ręki, troszeczkę tak się czułem, jak pamiętam, jak pierwszy raz siadałem do samochodu, jak robiłem kurs na prawo jazdy
i takie uczucie, jak lekko się wciskało pedał gazu, ten samochód nagle właśnie przyspieszał i wrażenie, że niewiele trzeba, mały ruch wystarczy, a można komuś krzywdę zrobić. I z bronią tutaj się poczułem podobnie, że niewielki ruch palca i wystarcza tylko coś takiego i może być nieodwracalny skutek. Także myślę, to jest takie wrażenie bardzo, mi się wydaje, powszechne, jeśli chodzi o pierwszy kontakt z bronią, bo na co dzień właściwie z bronią nie za bardzo mamy do czynienia. Co było dalej? No, pojawiła się ta myśl, czy mógłbym mieć pozwolenie. I to była połowa 2015 roku i zacząłem po prostu szukać materiałów w sieci. No, mamy takie czasy, że jest bardzo dużo informacji na wszystkie tematy praktycznie, więc zacząłem szukać, jaką ścieżkę by tutaj w tym momencie spróbować uruchomić, żeby takie pozwolenie zdobyć. I w skrócie przedstawię swoją historię. W każdym razie nie jestem żadnym nadzwyczajnym człowiekiem. Każdy z Państwa, tak jak tutaj siedzicie, jestem przekonany, bez żadnego większego problemu takie pozwolenie mógłby zdobyć. I właściwie pokrótce przedstawię, jak to wyglądało w moim przypadku, ale co do ogólnych zasad, no to praktycznie to w przypadku 99% Polaków jest praktycznie dokładnie tak samo. Od czego się zaczęło? W 2016 roku zapisałem się do dwóch organizacji, ponieważ jest to najprostsza tak naprawdę ścieżka w Polsce, żeby zdobyć pozwolenie na broń, być członkiem jakiegoś klubu sportowego, to jest dosyć istotne, i warto też być członkiem jakiegoś stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Po co to jest i dlaczego tutaj ktoś miałby kolekcjonować broń, jeżeli on na przykład chciałby ją tylko mieć na przykład do obrony, to rozwinę troszeczkę właśnie później. Wydaje się to trochę abstrakcyjne, ale taką mamy rzeczywistość prawną i tutaj do tego później troszeczkę szczegółowiej nawiążę. Także zapisanie się do klubu, trzeba zdać egzamin. Tak jak na prawo jazdy zdajemy egzamin, bez takich uprawnień, no, to może nie jest do końca dobra analogia, bo możemy kupić samochód, a nie możemy nim jeździć bez uprawnień. No broni nie możemy kupić bez uprawnień. W każdym razie tak to wygląda, że trzeba zdać egzamin. Także zdałem ten egzamin w maju 2016 roku. Natomiast z okazji, że tak powiem, zdania tego egzaminu sobie zafundowałem tak zwany rewolwer czarnoprochowy. Bo jest to taki typ broni, który można mieć bez pozwolenia. Do tego też bardziej szczegółowo wrócę. Jest w Polsce broń, którą może mieć każdy pełnoletni obywatel właśnie bez pozwolenia. Jest to broń stricte palna, ale to uszczegółowię jeszcze też troszeczkę później. Co było dalej? Strzelanie, starty w zawodach, czyli właśnie takie oswajanie się z tematem pod kątem właśnie podążania tą ścieżką i uzyskiwanie też informacji od osób, które przeszły tą ścieżkę, ponieważ jednym z elementów, jeśli chodzi o uzyskanie pozwolenia na broń, są też badania lekarskie, badania psychologiczne, rozmowa z lekarzem psychiatrą, w każdym razie coś, co było dla mnie dosyć abstrakcyjne, bo nigdy na przykład takich badań nie przechodziłem i no, naturalną ciekawością po prostu też i takim zastanowieniem było, jak to w praktyce wygląda, więc o tyle właśnie tu jest dobrze, że jeżeli człowiek jest w jakiejś organizacji, tutaj konkretnie te organizacje związane ze strzelectwem, jest możliwość podpytywania konkretnie osób, jak to w praktyce wygląda, zwłaszcza tych, którzy już tą ścieżkę przeszli. Powiem tak, na forach internetowych, czy na Facebooku, na jakichś grupach dyskusyjnych jest dużo informacji, a niewiele mądrości na dobrą sprawę, więc trzeba już mieć pewną wiedzę, żeby wiedzieć, co odfiltrować, bo niektórym się czasami pewne rzeczy wydają, niektórzy gdzieś słyszeli, czasami prawo też się jakoś zmienia, czasami są kwestie po prostu gdzieś tak na, powiedzmy w cudzysłowie, na pograniczu pewnych paragrafów. To jest dosyć złożona kwestia, natomiast z bronią nie ma żartów, jeśli chodzi o przedmiot jako taki, jeśli chodzi o kwestie prawne też, więc tutaj, że tak powiem, no, nie ma za bardzo marginesu na błąd, trzeba naprawdę wiedzieć z dokładnością właśnie zero-jedynkową, jak pewne kwestie tutaj wyglądają. I co było dalej? Zanim jeszcze zdobyłem to pozwolenie na broń, pomyślałem, że warto mieć takie uprawnienie w postaci prowadzącego strzelanie. Jest to coś takiego, jeżeli na strzelnicy jest kilka osób, no to musi być tak, jak jest kapitan na statku, musi być jeden dowodzący. Nie ma samowolki, nie ma demokracji, musi być jeden człowiek, który odpowiada za porządek i bezpieczeństwo na strzelnicy. I pomyślałem sobie pod takim kątem, jeżeli już to pozwolenie będę mieć,
No to nie chciałbym, że tak powiem, tylko strzelać dla samego strzelania. Pomyślałem o tym właśnie, widząc, jak ludzie wrzucali, załóżmy, różne filmiki z jakichś różnych imprez na strzelnicy, że warto by mieć pewną niezależność, uniezależnić się do pewnego stopnia od instruktorów, od komercyjnych firm, które oferują właśnie jakieś różne, załóżmy, szkolenia, żeby móc samemu, załóżmy, z kolegami być w stanie pójść z własną bronią na strzelnicę i poprowadzić takie strzelanie. Wobec tego jeszcze właśnie nie mając w tym momencie pozwolenia na broń, ale mając już patent strzelecki, czyli zdany ten egzamin oraz licencję zawodniczą, która automatycznie jest pierwszy raz wydawana na podstawie tego patentu, mogłem zrobić uprawnienia prowadzącego strzelanie. Mijały kolejne miesiące, badania lekarskie i psychologiczne. No, jak to się mówi, no, z dużej chmury mały deszcz, chociaż to trzeba poświęcić na to kilka godzin. Dużo wypełniania, różne testy. Testy, które polegały między innymi na wstawieniu najlepiej pasującego obrazka do kilku jakichś elementów, które były właśnie w postaci wielu takich pytań. No coś jak takie trochę testy na inteligencję, mniej więcej testy psychologiczne też polegające na tym, że jakieś stwierdzenia i trzeba było się do nich ustosunkować tak albo nie. Potem jeszcze rozmawiam właśnie z lekarzem odnośnie jakichś tam różnych potencjałów. To znaczy, no różne, na przykład powiedzmy kwestie, idziesz na imprezę i ktoś na imprezie się zachowuje w jakiś sposób, czy zareagujesz tak, czy zareagujesz tak, nie? Albo na przykład powiedzmy, czy coś w życiu ukradłeś. Z góry jednak tak w sumie, jak się też staram trochę w pewnym sensie no, z ciekawości przygotować, jak tutaj, że tak powiem, do tego podejść, to są, jest też pula takich pytań testowych, które sprawdzają wiarygodność. Nie? Założenie na przykład jest takie, że nie ma człowieka stuprocentowo uczciwego i każdy w życiu coś drobnego nawet ukradł, więc odpowiedź na to pytanie nie jest bardzo tutaj śliska, wbrew pozorom. A jeśli można jeszcze dopytać, czy to było na takiej zasadzie, że można było tylko, właśnie zero-jedynkowo odpowiedzieć tak lub nie, czy była swobodna, była akurat, rozbudowana znaczy, odpowiedź? Nie wiem jak jest teraz, bo to było no już kilka lat temu, ale wtedy to było 100 pytań, właściwie 100 stwierdzeń, które opisywały jakieś sposoby zachowania wobec danej sytuacji i było tylko tak albo nie. I potem nawet nie było żadnych uzasadnień, to nie był jakiś test powiedzmy wyboru, i no, ilość trochę przytłaczała faktycznie, bo tego dosyć dużo było i dosyć sporo było też takich właśnie obrazku, powiedzmy 5 elementów, strajcza, 6 na podstawie jakiejś tam prawidłowości. Czyli takie, może ktoś robił jakieś testy takie na, powiedzmy, inteligencję, że jakieś figury, kółka, kwadraty, trójkąty, tego typu rzeczy, w różnych tam odcieniach, deseniach, tego typu rzeczy. I co było dalej? I w zasadzie, to jest tak tutaj bardzo skrótowo i syntetycznie, ale koniec końców te badania to już właściwie były kropką nad i, bo potem już komplet dokumentów był złożony na policji i była zagwozdka, ile to potrwa. No bo to znowu już też jest pewna tutaj w tym momencie dziedzina zwana prawem administracyjnym. W prawie administracyjnym mamy tak, że zasadniczo organ na załatwienie sprawy ma miesiąc. Jeżeli sprawa okaże się bardzo złożona, no to 2 miesiące. Ale może organ wyznaczyć jakiś dłuższy termin i wtedy dostaje się zawiadomienie, że ten termin się przesuwa. Także no witamy w Polsce. Krótko mówiąc, no była zagwozdka, nie wiadomo było ile to potrwa, ale zamknęło się to w 2 miesiącach. W międzyczasie jeszcze była rozmowa z panem dzielnicowym, bardzo sympatyczna skądinąd, po prostu w pewnym momencie pan dzielnicowy do mnie zadzwonił, umówiliśmy się na komisariacie po prostu na rozmowę, on wypełnił pewien kwestionariusz, który następnie właśnie odsyłał tam do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji. To była jakaś opinia właśnie w tym momencie z rejonu, czyli nie wiem, co on dokładnie w tym momencie robił. Czy on rozpytywał sąsiadów, czy robił jakieś tam rzeczy, które po prostu nie były w tym formularzu w jakikolwiek sposób ujawnione. Krótko mówiąc, no przekazał właśnie te informacje tam do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji. I w maju 2017 odebrałem decyzję, pozwolenie kolekcjonerskie, czyli do broń do celów kolekcjonerskich, to troszeczkę też później omówię, pozwolenie sportowe i tak zwane dopuszczenie do posiadania broni. I co było dalej? Zakupy broni oczywiście. Zaczęło się jeszcze też od rozeznania szafy pancernej, bo przepisy są takie, że broni nie możemy trzymać powiedzmy w szafce na klucz tylko zamykanej. Określone są przepisy dotyczące warunków przechowywania broni.
Więc trzeba było też rozpoznać i się zastanowić, czy to ma być duża, czy tam mniejsza szafa. No po prostu tak jak z samochodem. Nie? Myślimy, jaki garaż ma być dla jakiego samochodu. No bo nie ma samochodu do wszystkiego, że tak powiem, tak samo jest z bronią. Inna broń będzie, że tak powiem, do strzelania na dłuższy dystans, no wiadomo, broń długa, krótka. No więc to już jest bardzo indywidualna kwestia. W moim przypadku to było tak, że kupiłem sobie wymarzonego Glocka, którego po prostu znałem, wiedziałem, że to jest pistolet XXI wieku, ale to już jest kwestia bardzo subiektywna w tym momencie. Oczywiście są różne przepychanki na forach, tak zwani CZ-ciarze i tak zwani Glockowcy, więc nie będę tutaj w to wchodzić. Utnę to krótko i powiem, że mam i CZ-kę, i Glocka. No ja mam tylko nadzieję, że spory w tej kwestii ograniczają się wyłącznie do internetu. No właśnie. I co było dalej? Potem zapragnąłem pójść jeszcze krok dalej, ponieważ tak naprawdę z filmów nie dowiemy się wielu rzeczy. Nie dowiemy się na przykład tego, że po strzelaniu broń się straszliwie brudzi. I niestety tego na filmach nie pokazują. I jest takie powiedzenie, strzelam, bo lubię, czyszczę, bo muszę. Kto nie czyści, ten niestety będzie miał po jakimś czasie, musiał się liczyć no, z tym, że ta broń będzie po prostu gorzej funkcjonować. W krańcowym przypadku może się pojawić nawet rdza, więc no, jest to konieczność po prostu czyszczenie broni. A żeby ją czyścić, trzeba ją rozłożyć, więc też warto wiedzieć, jak to robić. Także wziąłem udział w takich warsztatach czyszczenia i rozkładania broni, gdzie tej broni było bardzo dużo, różne typy, także była też możliwość podpytania się bardziej doświadczonych kolegów właśnie też o najróżniejsze kwestie. O tym też troszeczkę szerzej później powiem. I w zasadzie na tym etapie ścieżka wydaje się skończona. Zrobione pozwolenie, zakupiona broń, można strzelać. I dla przeciętnego człowieka to może zupełnie starczyć. Natomiast ja chciałem pójść troszeczkę właśnie dalej. I w 2018 roku dołączyłem do takiej organizacji Pobudka. Pobudka działa na zasadzie tak zwanych kluczy. Są to lokalne grupy osób, które się formują wokół czterech takich fundamentalnych haseł. Kościół, szkoła, strzelnica, mennica. I ten obszar strzelnica, tutaj właśnie w tym tak zwanym kluczu Strzelcy Wrocław, jest najbardziej rozbudowany. Krótko mówiąc, no, jestem w grupie osób, które mają też to pozwolenie na broń, które strzelają, które chcą jakoś nie tylko się spotykać i powiedzmy na strzelnicy spędzać miło czas, ale które chcą też popularyzować właśnie strzelectwo, jakoś je odczarowywać, pokazywać, że to nie jest właśnie jakiś owoc zakazany, że to nie jest coś, co jest nieosiągalne, że to może być dobry sposób na spędzenie wolnego czasu, to może być wspaniały też pretekst do zainteresowania w ogóle historią, historią w aspekcie patriotycznym, takim narodowym, historią w aspekcie technicznym, jak ta broń była wytwarzana, w jaki sposób właśnie ewoluowały różne technologie. Także jak to się mówi, im głębiej w las, tym więcej drzew. Także temat jest bardzo duży. I po jakimś czasie wespół z Ruchem Narodowym, czerwiec 2019 rok, otwarta prelekcja, jak zdobyć pozwolenie na broń. Nagranie jest dostępne też na YouTubie, o tym troszeczkę może później wspomnę, ale w każdym razie no, staraliśmy się z kolegami jakoś to strzelectwo właśnie popularyzować. Co było dalej? Właśnie w ramach Pobudki organizowane są w ramach tych czterech obszarów konferencje takie tematyczne. Kościół, szkoła, strzelnica, mennica. Obszar strzelnica zawsze jest połączony z turniejem strzeleckim. I w 2019 roku taki turniej i konferencja strzelnica odbyła się w Łodzi. I tam między innymi jednym z zaproszonych prelegentów był pan Jacek Hoga. Bardzo taki zaangażowany człowiek, jeśli chodzi o popularyzację strzelectwa, o popularyzację postaw takich proobronnych, patriotycznych. I to była wielka uczta, że tak powiem, duchowa też słuchać właśnie pana Jacka Hogi. On ma ogromny dorobek, jeśli chodzi o kwestie związane z bronią. Zajmuje się obronnością w skali mikro, czyli jeśli chodzi o dostęp pojedynczych osób po prostu do broni. I w skali makro, to znaczy analizuje stopień obronności państwa polskiego, wyposażenie polskiej armii. Także Fundacja Atarma, którą pan Jacek właśnie prowadzi, ma tutaj ogromny wkład, jeśli chodzi o właśnie takie kwestie. I bardzo tutaj zalecam, jeżeli chcemy na przykład zrozumieć, dlaczego pewne kwestie z obronnością wyglądają tak, a nie inaczej, do właśnie zainteresowania się materiałami Fundacji Atarma. Do tego też tutaj za kilkanaście minut wrócę.
Co było dalej? Strzelanie. Natomiast 2019 rok, właściwie wejście w 2020, wiadomo. Pandemia, zamknięte strzelnice, więc tutaj no właściwie całe życie takie jakby w różnych aspektach i społecznym i takim sportowym zostało no dosyć mocno, no wręcz sparaliżowane. Natomiast no staraliśmy się w miarę możliwości no chociaż prowadzić jakąś taką działalność, która no nie była do uskutecznienia na strzelnicy, ale chociaż staraliśmy się w ramach tej pobudki Strzelcy Wrocław na przykład prowadzić działalność dydaktyczną. Stąd też październik 2020 rok, prelekcja o broni czarnoprochowej, również też jest dostępna online. Co dalej? No właśnie, znowu zakupy broni, strzelanie, prowadzenie strzelań. Dlaczego to się tutaj tak przewija? Bo to jest tak jak z każdą manualną czynnością. Mięśnie nieużywane zanikają. Jeżeli nie podtrzymujemy pewnych nawyków, to po prostu się odzwyczajamy od pewnych kwestii. Więc jest takie powiedzenie, że jest się tak dobrym, jak dobrym się miało ostatni trening. I lepiej, żeby ten trening nie był zbyt dawno. Więc warto po prostu ćwiczyć, bo pewnych nawyków nie da się wyrobić z dnia na dzień. Czasu się oszukać nie da. Więc po prostu, no tak jak w każdej dziedzinie, myślę tutaj taki dobry wspólny mianownik dla wielu osób to jest jazda samochodem. Jak już nauczymy się jeździć, to już potem przychodzi taki moment, że nie myślimy, że tak powiem, jaki bieg mamy wrzucić, to się dzieje na poziomie tak zwanej nieuświadomionej kompetencji, czyli robimy to automatycznie. Ja zaliczyłem taką anegdotyczną właśnie sytuację, kiedy kiedyś kolega dał mi wiertarko wkrętarkę do podtrzymania, bo tam skręcaliśmy jakiś mebel i złapałem się na tym, że chwyciłem ją kładąc palec na szkielecie. I to już był odruch po prostu, bo za każdym razem jak już brałem broń do ręki, to był odruch, żeby nie na języku spustowym, tylko na szkielecie. I to już się zadziało na poziomie podświadomości. Wziąłem inny przedmiot, gdzie była rękojeść i automatycznie ten palec poszedł na szkielet. Także uśmiechnąłem się w duchu, ale to znaczyło tyle po prostu, że już pewne odruchy zostały wyrobione. 2022 rok. Czasy stają się coraz trudniejsze, krótko mówiąc. No jesteśmy w takim kontekście, o którym też tutaj za chwilkę troszkę bardziej powiem. Wojna na wschodzie, kryzys generalnie gospodarczy, wzrasta inflacja, mogą być różne problemy z zaopatrzeniem, drożeje żywność. No krótko mówiąc, przygotowania na trudne czasy to jest temat taki na topie dzisiaj. I jako grupa osób, które no śledzą, starają się trzymać rękę na pulsie i chcą się jakoś przygotować do tego, żeby nie być zaskoczonym przez rzeczywistość, która jest, no pomyśleliśmy, że warto się na te trudne czasy przygotowywać. I jednym z takich elementów przygotowań na trudne czasy to jest właśnie też zdobycie broni, umiejętność posługiwania się nią, no i taka otoczka właśnie związana ogólnie powiedzmy ze strzelaniem. No i dochodzimy właśnie do niniejszego wykładu, także broń palna w Polsce. Broń palna w Polsce. Postaram się przedstawić tutaj taki rys historyczny, bo myślę, że nie ma jak gdyby dobrej perspektywy, jeżeli byśmy się skoncentrowali tylko na tu i teraz. Warto na pewne rzeczy zawsze popatrzeć w szerszej perspektywie, mieć jakiś po prostu szerszy punkt odniesienia. Wtedy lepiej nam jest i bardziej obiektywnie ocenić tak naprawdę w jakim jesteśmy miejscu, żeby po prostu mieć właśnie taki lepszy punkt odniesienia. Cofniemy się wiele wieków wstecz i zobaczmy, jak wyglądało prawo do posiadania broni od średniowiecza. Oczywiście broni palnej wówczas nie było. Nikomu się nie śniło o czymś takim jak broń palna. Nie będę tutaj, powiedzmy, się zagłębiał w jakieś bardzo pogłębione analizy historyczne, bo nie jestem historykiem. Powiem ogólnie, powiedzmy, w ten sposób, że broń w średniowieczu, ale też, powiedzmy, Polska się zaczyna, no, to jest mniej więcej około, powiedzmy, 1000 roku. Broń istniała właściwie w życiu ludzi, w życiu narodów, w życiu państw od zawsze. No była wykorzystywana, tak jak sama nazwa wskazuje, do obrony, no też do ataku, były wojny, ale broń była narzędziem, które przede wszystkim na przykład też pozwalało polować. Były czasy, że nie można było w żaden inny sposób na przykład zdobyć mięsa, tylko po prostu wziąć i trzeba było pójść na polowanie i takie mięso zdobyć, używając właśnie broni. Więc konieczność użycia broni u zaraniów państwa polskiego była oczywistością. No to była broń biała, czyli
na przykład jakieś dzidy, oszczepy, łuki, potem to ewoluowało w stronę na przykład broni typu kusza. No przez wieki to się cały czas zmieniało, broń stawała się coraz bardziej doskonała. Natomiast jak to wyglądało, jeśli chodzi o dostępność w sensie społecznym właśnie do broni? Otóż była oczywiście armia. Tutaj w aspekcie historycznym może się nie będę zagłębiać, jak to też ewoluowało, ale warto sobie uświadomić, że zwykli obywatele miast, zwykli mieszczanie mieli obowiązek obrony miasta, w którym mieszkali. I stąd na przykład jest organizacja Bractw Kurkowych. One się nie wzięły znikąd. To były po prostu grupy ludzi, które skupiały osoby wykwalifikowane, jeśli chodzi o posługiwanie się bronią. Oni regularnie ćwiczyli. Jak widzimy właśnie tutaj, te Bractwa Kurkowe prowadziły ćwiczenia dla mieszczan z posługiwania się łukiem, kuszą i w późniejszych czasach bronią palną. I taka ciekawostka, jak czasami jesteśmy powiedzmy w jakichś zamkach, czy powiedzmy widzimy jakieś fortyfikacje z czasów średniowiecza i są takie nazwy typu Baszta Kuźnicza czy Szewska, to oznaczało właśnie takie fragmenty umocnień, za których obronę był odpowiedzialny właśnie określony cech. Czyli na przykład Szewcy, no to bronili powiedzmy właśnie takiej Baszty Szewskiej. Nie? I określona ilość na przykład tych szewców była zrzeszona załóżmy w takim Bractwie Kurkowym i oni się doskonalili właśnie w kunszcie posługiwania bronią. Nie istniało coś takiego jak pozwolenia na broń. Nikomu to do głowy w ogóle nie przychodziło. No, to było tak, jakby miało istnieć pozwolenie na grabie albo motykę, albo łopatę. No, po prostu to było narzędzie, które po prostu każdy miał, krótko mówiąc. I tak mniej więcej się działo aż do czasów Konstytucji 3 maja. Przypomnę, że Konstytucja 3 maja jest to pierwsza konstytucja w Europie, a druga konstytucja na świecie. Pierwsza konstytucja była w Stanach Zjednoczonych. No i myślę, wiemy od tej słynnej drugiej poprawce do Konstytucji, która gwarantuje nienaruszalność prawa do posiadania broni. To jest w Konstytucji Stanów Zjednoczonych. A w Konstytucji 3 maja o dziwo czegoś takiego nie ma. I właśnie między innymi na to tutaj zwrócił pamiętam kiedyś uwagę pan Jacek Hoga z Fundacji Atarma. Dlaczego takiej wzmianki nie ma w Konstytucji 3 maja? No rzecz jest bardzo prosta. Nie wpisuje się do Konstytucji rzeczy oczywistych. No po prostu posiadanie broni było oczywistością w Polsce i to równie dobrze, no to właśnie gdyby ktoś wpisał do Konstytucji, że mamy prawo do posiadania łopaty. No mamy, ale po co to wpisywać? Równie dobrze mamy prawo do posiadania krzesła, stołka, lampy i tego typu przedmiotów codziennego użytku. I broń była tak traktowana, bo to była po prostu rzecz codziennego użytku. Także jesteśmy u schyłku wieku XVIII, no i niestety dochodzimy do trudnego okresu w dziejach Polski, okres zaborów, czyli 123 lata zaborów. I wtedy pojawiły się pierwsze regulacje dotyczące posiadania broni. Natomiast to nie było tak, że broń była zakazana. Tutaj no, z braku czasu nie będę wchodził w szczegóły, jak to wyglądało, ale za nielegalne posiadanie broni, na przykład za czasów powiedzmy zaboru rosyjskiego, groziły kary rzędu kilka tygodni aresztu na przykład. Dla porównania dzisiaj za nielegalne posiadanie broni grozi do 8 lat bezwzględnej kary więzienia. I jak to w praktyce funkcjonowało? No zobaczmy, że były powstania, no niestety nieudane, powstania listopadowe, powstanie styczniowe. No pytanie, skąd ci ludzie mieli broń? No po prostu ją mieli, i jej używali. Większe restrykcje się pojawiły faktycznie, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, po powstaniu styczniowym. Faktycznie no tutaj były, wiadomo, no zsyłki też najróżniejsze na Sybir, duże represje w tym momencie były. Ale to nie było tak, że cała broń została jakby skonfiskowana. To nie wyglądało w ten sposób. Co ciekawe, zobaczmy właśnie tutaj początek XX wieku, jak władze zaborców zareagowały, kiedy w 1905 roku zwiększała się ilość rozbojów. Władze carskie zareagowały zliberalizowaniem przepisów odnośnie posiadania broni. I od roku 1906 Polacy mogli bez pozwoleń kupować rewolwery. To jeszcze nie był czas pistoletów automatycznych. Rewolwery były taką bronią wielostrzałową. I amunicję do nich. Natomiast no, inne typy broni mogli też kupować tutaj, jeżeli określony typ pozwolenia mieli. Ale taką broń, którą dzisiaj musimy w tym momencie mieć obwaroną pozwoleniami, ci ludzie w tym momencie od władzy zaborczej mieli bez żadnych formalności.
I zauważmy, władza zareagowała na pewną sytuację społeczną, która się wytworzyła i w tym momencie po prostu dała prawo do posiadania broni, po prostu, bez żadnej rejestracji, bez żadnych pozwoleń. To się działo na początku XX wieku. Dochodzimy do okresu międzywojennego. Ustawa o broni i amunicji dzisiaj zawiera wiele stron, a jeśli chodzi o normowanie tych kwestii po uzyskaniu niepodległości, zaczęło się od dekretu. I to była całość. To, co widzimy na ekranie, to początkowo była całość. To jest rok 1919, podpisany jest tam naczelnik państwa Józef Piłsudski. Zasadniczo tutaj istotny jest paragraf, że po prostu praktycznie każdy tą broń może mieć, ale decydują o tym władze administracyjne i w praktyce to wyglądało tak, że nie było żadnych większych problemów z uzyskaniem tej broni. Jeżeli ktoś ewidentnie nie spełniał pewnych przesłanek, znaczy był na przykład osobą karaną, no to wtedy takiej broni nie mógł dostać. Natomiast tu jest bardzo skrótowo i syntetycznie napisane i założenie było takie, że obywatele tą broń mogą mieć. Jeśli chodzi o jakieś przepisy karne za nielegalne posiadanie broni, to było jeszcze rozróżnienie, czy to jest taka broń, powiedzmy, bardziej użytku cywilnego do obrony własnej, czy to jest broń wojskowa, czyli powiedzmy jakieś karabiny. Tutaj było rozróżnienie, jeśli chodzi o stopień zagrożenia karą, ale to wciąż nie było 8 lat, tak jak na przykład jest obecnie, jeśli chodzi o karę za nielegalne posiadanie broni. Potem już było tylko gorzej de facto. Potem było rozporządzenie prezydenta z 1932 roku. Tutaj już były pewne, tutaj są właśnie na przykład takie wyłączenia, że osoby nieletnie do lat 17 nie mogą uzyskać pozwolenia, osoby chore umysłowo, włóczędzy, nałogowi pijacy lub narkomani. To już jest pewien katalog wyłączeń. Natomiast ciekawe jest tutaj w artykule 20 punkt drugi, na prośbę rodziców, bez żadnych podań, po prostu na prośbę rodziców lub opiekunów pozwolenie może być wydane nieletnim powyżej lat 14, jednakże tylko na broń do celów sportowych lub łowieckich. Odnosząc to do dzisiejszej sytuacji, również pozwolenie może być na przykład wydane osobom, co do zasady dzisiaj jest limitem 21 lat, ale na wniosek organizacji typu Polski Związek Strzelectwa Sportowego może być takie pozwolenie wydane osobie, która ma lat między 18 a 21, ale to już jest na wniosek organizacji, a tu było, załóżmy, na prośbę rodziców, czyli po prostu ta władza rodzicielska miała priorytet nad takimi strukturami, że tak powiem, nad takimiś urzędami, nad takimiś organizacjami. Krótko mówiąc, dostęp do broni w czasach II RP był stosunkowo dobry, natomiast on nie był idealny i wręcz okazał się tragiczny. A dlaczego, to właśnie zaraz do tego przejdę. Wchodzimy w okres okupacji. I tutaj bardzo polecam bardzo merytoryczny i bardzo wartościowy kanał na YouTubie. Prowadzi go człowiek posługujący się tutaj takim pseudonimem Irytujący Historyk. I dzięki jego nagraniom właśnie dowiedziałem się między innymi, jak wyglądała sytuacja z bronią wytwarzaną w czasie okupacji. Pytanie, dlaczego Polacy nie mogli na przykład użyć tej broni, którą mieli za czasów II RP? No skoro było takie nasycenie bronią, skoro nie było takich problemów z uzyskaniem pozwolenia, no to skąd na przykład były problemy z bronią podczas Powstania Warszawskiego? Dlaczego Armia Krajowa właśnie borykała się z trudnością w zaopatrzeniu broni? Dlaczego na przykład oddziały partyzanckie nie przyjmowały w swoje szeregi nowych członków, jeżeli nie przychodzili z własną bronią? Po prostu też skąd to się wzięło? No przyczyn na pewno było kilka, ale jedną z przyczyn było to, że broń w okresie II RP można było stosunkowo łatwo uzyskać, w sensie pozwolenia, ale była to broń zarejestrowana. Ona była w rejestrach urzędowych i niestety bardzo nieprzyjemnie się to skończyło dla posiadaczy tej broni, ponieważ okupant wiedział, że takie osoby są zweryfikowane przez państwo, są lojalne wobec tego państwa, potrafią strzelać, wykazują postawy proobronne, więc są idealnymi kandydatami do odstrzału, żeby nie sprawiali w czasie okupacji problemów. I niestety tak wielu posiadaczy broni
pozwoleniowej za czasów II RP skończyło. Stracili broń razem z życiem, bądź też musieli jakoś, żeby nie dopuścić do tej sytuacji, uciekać na przykład za granicę, uciekać gdzieś do lasu, konspirować się. Także taka niestety była rzeczywistość, kiedy ta broń w tym momencie była w jakichś rejestrach i po prostu ci ludzie byli wręcz na tacy podani okupantowi. Stąd też jest bardzo istotną kwestią właśnie, że jeżeli mamy pozwolenie, jesteśmy w tym momencie gdzieś w jakichś rejestrach i jest w tym momencie faktem, że Rosjanie wchodząc na Ukrainę już szukają właśnie też takich rejestrów, gdzie są Ukraińcy wpisani, którzy mają pozwolenie na broń, bo chcą mieć, że tak powiem, takich ludzi zlokalizowanych. Co wobec tego tutaj Polacy postanowili robić, skoro był taki problem z zaopatrzeniem w broń? No, postanowili ją wytwarzać na własną rękę. Tu nie będę wchodził w szczegóły, tutaj jest tylko kilka takich króciuteńkich dosłownie zajawek jako miniatury filmów z YouTube'a. No, w każdym razie Polacy wspinali się na szczyty kunsztu rusznikarskiego i potrafili chałupniczymi metodami wytwarzać broń, nierzadko nawet lepszą niż oryginalna broń z fabryki. Takim najbardziej może znanym okupacyjnym pistoletem maszynowym był tak zwany Sten. One były produkowane w Anglii, ale były produkowane w ramach zakładu, który miał specjalistyczne maszyny. Natomiast Polacy byli w stanie nawet ulepszyć tą konstrukcję i normalnie wykorzystywać ją w walce. Także no, ze względów czasowych tutaj to by była zbyt długa dygresja, wchodzenie powiedzmy w szczegóły, ale to jest niezwykle wspaniała, piękna i chlubna karta właśnie w dziejach narodu polskiego, że państwo polskie, polskie państwo podziemne, które samo w sobie było ewenementem, jeśli chodzi o struktury podczas II wojny światowej, zachowaliśmy po prostu w tym momencie jakby całą ciągłość państwa, które no zeszło do podziemia, ale miało swoje wszystkie struktury. Miało rząd, miało aparat wykonawczy w postaci na przykład sądzenia zbrodniarzy i miało aparat egzekucyjny w postaci wykonywania na tych ludziach wyroków śmierci. To nie była samowolka, odbywały się normalne, legalne w sensie rozumienia prawa państwa podziemnego właśnie procesy. I jeśli chodzi o wyposażenie w broń, pełna konspiracja, no tutaj szeroki temat, ale w każdym razie warto o tym wiedzieć, że no mamy ogromnie piękną kartę, jeśli chodzi o właśnie tutaj taką działalność na polu takim technologicznym, właśnie konspiracyjnym. To było właśnie to wytwarzanie broni w warunkach okupacji. No i wchodzimy w PRL. Wchodzimy w nieszczęsny PRL. Jak to wyglądało na początku w PRL-u? Otóż no, Armia Czerwona nie przyniosła nam wyzwolenia. Oczywiście narzuciła nam mnóstwo najróżniejszych ograniczeń w wielu dziedzinach życia i jedną z takich dziedzin właśnie było prawo do posiadania broni. Otóż była taka ustawa, właściwie dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa. I między innymi tam było wpisane coś takiego, że jeżeli ktoś właśnie nielegalnie posiada broń, to podlega karze i tam była kara od jakiegoś więzienia aż do kary śmierci. Więc to było w tym momencie świetne narzędzie do wyeliminowania wszelkich przeciwników. Jeżeli złapano tych tak zwanych na przykład żołnierzy wyklętych, wystarczyło w sensie prawnym, że taki człowiek został złapany z bronią i taki paragraf wystarczał, żeby go skazać na śmierć. Nie trzeba było tutaj żadnych jakichś dodatkowych procedur. Taki dekret wystarczał po prostu do fizycznej eliminacji w tym momencie patriotów, którzy no, nie pogodzili się właśnie z tą komunistyczną władzą i z bronią w ręku chcieli po prostu tutaj walczyć o Polskę faktycznie niepodległą. I taki stan obowiązywał stosunkowo długo, że nielegalne posiadanie broni było zagrożone aż karą śmierci. W 1961 roku pojawiła się ustawa, która troszeczkę to zmieniała, te kwestie uzyskiwania pozwolenia. Natomiast była to totalnie pełna uznaniowość organów milicji obywatelskiej. No, krótko mówiąc, jeżeli ktoś nie był zaufany władzy, jeżeli nie był w partii, jeżeli nie był zasłużony wobec komunistycznego systemu, no to mógł w ogóle zapomnieć o możliwości posiadania broni. I to nie tylko takiej broni palnej, ale również takich wiatrówek. Był czas, że właśnie taka broń pneumatyczna, właściwie w rozumieniu prawnym, to są powiedzmy urządzenia pneumatyczne,
Takie, które urządzenia strzelano śrutami, to też w czasach tej ustawy było zagrożone określoną karą. Nie można było tego mieć bez pozwolenia. No popatrzmy na ten artykuł 5. Organy milicji obywatelskiej wydają pozwolenia na broń, jeżeli okoliczności faktyczne, na które powołuje się osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń, uzasadniają wydanie takiego pozwolenia. Te okoliczności no to były oceniane według, no widzimisię w tym momencie właśnie organów milicji. I bardzo ciekawy artykuł 8. Organ milicji obywatelskiej wydający pozwolenie na broń może zaniechać faktycznego i prawnego uzasadniania decyzji odmownej, jeżeli uzna, że wymaga tego interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny. Czyli w skrócie mówiąc, klasyka tekstów z Misia, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Tak to po prostu wyglądało. Także no, ustawa była skrojona, że tak powiem, pod aparatczyków partyjnych, pod ludzi, no, którzy w jakiś sposób no, byli zasłużeni wobec władzy. No, nikt niepokorny na pewno w tym momencie broni by nie dostał i nawet by się nie dowiedział w sensie formalnym dlaczego, bo właśnie ten artykuł 8 zwalniał milicję z obowiązku jakiegokolwiek uzasadniania i tłumaczenia. No i w tym momencie dochodzimy zaraz do stanu dnia bieżącego. Natomiast, bardzo tutaj chciałbym to też zaznaczyć, taka symptomatyczna rzecz. Kilka tygodni temu w tejże sali odbywało się spotkanie poświęcone okrągłemu stołowi, jako niby jakiejś przemianie, transformacji właśnie ustrojowej. I pamiętam, jak pan Adam Słomka siedział tutaj za właśnie takim stołem i wspominał, jak właśnie wyglądała ta transformacja ustrojowa w kwestii tak naprawdę zamknięcia PRL-u, zamknięcia tego rozdziału i kontynuacji ciągłości państwowej II Rzeczpospolitej. I opisywa taką bardzo symptomatyczną kwestię, że pan prezydent Ryszard Kaczorowski, prezydent na uchodźstwie, przyjechał do Polski, przyleciał z insygniami władzy, które przechował. I miała być uroczystość w tym momencie zamknięcia jak gdyby tutaj PRL-u i uznania, że to był ustrój de facto bezprawny, okupacyjny. Jak niemiecka okupacja się zakończyła w 1945 roku, weszła okupacja sowiecka i de facto chciano właśnie zrobić coś takiego, uznać cały ten okres PRL-u za nielegalny i rozpocząć w pewnym sensie wszystko od nowa. W sensie uznać, że jest ciągłość tak naprawdę drugiej RP, a wszystko, co się działo między 1939 rokiem a 1989, że to jest totalitaryzm i po prostu bezprawie. I rozmawiał w tym momencie właśnie z panem Ryszardem Kaczorowskim i mówi, że komuniści grożą zamachem stanu, jeżeli by do czegoś takiego miało dojść, że się nie zgadzają po prostu na utrzymanie takiej kwestii, że ta ciągłość Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej będzie i że PRL będzie uznany za system okupacyjny de facto. I wspomina właśnie, że w tym momencie pan Ryszard Kaczorowski no, zrobił, jak mówi, wielki błąd swojego życia. Przekazał te insygnia, ale bez całej już właśnie takiej otoczki formalno-prawnej. I skutek jest de facto taki, że w sensie formalnym jesteśmy de facto w kraju dalej okupowanym, bo użyję może takiego drastycznego sformułowania. Wymiana tabliczki na drzwiach chlewa nie uczyni z niego hotelu po prostu, więc to, że mamy jakąś tam konstytucję, w której są pewne zapisy, to, że mamy pewne struktury władzy, które niby formalnie według tej konstytucji funkcjonują, to wcale nie znaczy, że jesteśmy wolnym krajem. Prosty przykład, to też pan Adam Słomka właśnie podkreślał, nie ruszono w żaden sposób władzy sądowniczej, nie było tam żadnej weryfikacji i wprowadzono coś, co było wcześniej nieznane, immunitet sędziowski. Czyli w praktyce bezkarność w pewnym sensie właśnie tej grupy społecznej. Więc możemy sobie dochodzić swoich praw, ale nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi i do kogo się odwołamy po prostu w tym momencie. Więc nie będę tu powiedzmy wchodził w jakieś szczegóły prawne dalej, ale niech nam to uświadomi na dobrą sprawę, w jakim matriksie jesteśmy. No i trzeba tak jak Neo albo się dostosować do tego, albo próbować się z tego wyrwać. No i teraz jak to w praktyce wygląda? Gdzie jesteśmy dzisiaj? Z lewej strony mamy obrazek ze Szwajcarii. To jest Szwajcar wracający sam do domu pociągiem po szkoleniu wojskowym. I to nie jest nic nadzwyczajnego, że taki człowiek po prostu sobie jedzie w pociągu z odkrytą bronią, z karabinem automatycznym, po prostu wraca sobie do domu.
Jak u nas to na przykład wygląda w realiach jakiegoś zagrożenia? Pamiętam taki wpis w internecie, kiedy ta sytuacja była kilka miesięcy temu na granicy polsko-białoruskiej. No oczywiście była zmobilizowana duża ilość wojska, policji, żeby ten obszar jakoś chronić. I była taka sytuacja, gdzie pewien, teraz nie mogę sobie przypomnieć, czy to był żołnierz, czy policjant, prawdopodobnie żołnierz, ale nie jestem w 100% pewien. W każdym razie mundurowy człowiek wszedł do jakiegoś marketu, żeby no, kupić coś spożywczego po prostu właśnie. I akurat tą broń miał odkrytą po prostu właśnie. Natomiast kobieta, która była z jakimś swoim dzieckiem na zakupach, jak zobaczyła właśnie tylko tutaj człowieka, który jest z odkrytą bronią w sklepie, zaczęła robić takie larum. Oczywiście media głównego streamu nagłośniły sprawę, że to jest niedopuszczalne, że tutaj dziecko mogło w jakąś traumę popaść, że broń widziało po prostu, dlaczego on jej nie zabezpieczył. No ja to tak czytałem po prostu i tak, no nie wiem, czy to po prostu jakiś fake, czy co, no ale nie, to było wszystko realne. I faktycznie potem przełożony tej jednostki, gdzie ten człowiek właśnie służył, przepraszał, tłumaczył, że będą wyciągnięte pewne konsekwencje, że to niedopuszczalna sytuacja, że to się nie powtórzy. No po prostu jakaś paranoja. Ja rozumiem, że może są pewne przepisy, które faktycznie może regulują tego typu kwestie, ale zauważmy na przykład, że jak chcemy komuś wysłać, powiedzmy, nie wiem, czy messengerem, czy jakimś komunikatorem, jakąś ikonkę związaną z bronią, to będzie karykatura. Google już ileś lat temu wprowadziło właśnie, że ikonka pistoleciku to nie jest taki, powiedzmy, pistolet, który no, przypomina autentyczną broń, tylko to jest taka zabaweczka, pistolecik na wodę. Po prostu jest to rugowane z życia we wszystkich tego przejawach, że broń to jest coś złego, że to po prostu nie można na to wręcz patrzeć, nie można tego używać, nie można tego mieć, bo to jest zło. Więc po prostu no, jesteśmy niestety w takim momencie i popatrzmy, jak się Polska plasuje na tle krajów, to są kraje europejskie. Zobaczmy właśnie Finlandia, Norwegia, Szwajcaria. No, ta grafika się sama komentuje właściwie. Nie? Także tutaj nie ma co wiele komentować. Nasycenie bronią, jeśli chodzi o Polskę, na 100 mieszkańców, to jest 2,5 sztuki na 100 mieszkańców. No to jest dosłownie tyle, co nic. No porównajmy to właśnie z tymi krajami, jak na przykład tutaj te wymienione na samej górze, no to jest po prostu nic. Jeszcze taka ciekawostka, może mało znana, jest jeden kraj na świecie, gdzie posiadanie broni jest przymusowe. To jest Andora. Andora, mały kraj między Hiszpanią i Francją. Jeżeli obywatel nie ma broni, no to państwo ją dostarcza ze swoich zapasów po prostu. Tam każdy musi mieć broń. Tam po prostu, socjalizm. Tam po prostu tak jest. A jak nie chce, no to dostaje w prezencie po prostu. No i po prostu ją sobie trzyma, nie? No i tak po prostu tam jest, nie? Więc to taka ciekawostka. I teraz co wynika z tego stanu, jaki mamy na tej grafice po prawej stronie? To jest artykuł z 2014 roku, nieprzypadkowo go tutaj właśnie odgrzebałem, no bo wtedy zaczęły się niepokoje na Ukrainie. Wtedy się zaczęły niepokoje na Ukrainie i to było coś, co mogło dawać właśnie do myślenia, a w jakiej my jesteśmy sytuacji, gdyby cokolwiek zaczęło dziać się u nas. No i to też tutaj trzeba oddać duży szacunek panu Jackowi Chodze i Fundacji Atarma. Dzięki niemu się między innymi dowiedziałem, że Polska jest po prostu krajem, no nie wiem, czy drugiej, trzeciej, czy może n-tej kategorii, jeśli chodzi o NATO. W każdym razie oby się nie powtórzył 39 rok, gdzie niby mieliśmy jakieś sojusze, niby byliśmy w jakichś tam niby strukturach, no a praktyka pokazała, jak to się po prostu skończyło. De facto mamy na naszym terytorium armię amerykańską, której płacimy ciężkie pieniądze za to, że ona tutaj łaskawie sobie stacjonuje, a Oni mają de facto większe prawa w wielu dziedzinach niż polscy obywatele, jeśli chodzi o na przykład poruszanie się między innymi z bronią. Nie podlegają jakiejkolwiek jurysdykcji polskiej władzy. No, krótko mówiąc, są takim enklawą, takim państwem w państwie tutaj po prostu właśnie. Nie? Więc no, sojusze na papierze są, ale co z tego wynika, no, nie będę powiedzmy tutaj szerzej jakoś tego komentować w tym momencie. W każdym razie ten nagłówek. Traktat Północnoatlantycki nie przewiduje automatycznej pomocy zbrojnej w przypadku ataku na któreś
z państw członkowskich. Czyli można znaleźć jakikolwiek pretekst po prostu na dobrą sprawę, że no przykro nam, ale coś tam, no z automatu to nie działa, krótko mówiąc. No symptomatyczna sytuacja też, może z tymi migami 29, które Polska miała niby przekazać Ukrainie, ale jeżeli chciała to zrobić właśnie za pośrednictwem bazy NATO, no to już Amerykanie się rakiem zaczęli wycofywać. Nie, bo to byłoby wikłanie tutaj NATO w konflikt, więc to takie niekoszerne by niestety było. No i popatrzmy, jak w praktyce wyglądają pewne kwestie, jeśli chodzi o dostęp do broni tam, gdzie on jest autentyczny, czyli w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli przypomnimy sobie wojnę japońsko-amerykańską, no to zaczęło się na Wyspach Pacyfiku, natomiast jeżeli chodzi o wojnę lądową, Japończycy wiedzieli, że to po prostu nie ma sensu. Inwazja na Stany Zjednoczone zakończy się porażką, bo każdy Amerykanin ma w domu broń i każdy z tych domów stanie się twierdzą. Bo o ile jeszcze można by próbować jakieś działania wojenne uskuteczniać, oczywiście broń pancerna, no taka typowa broń ręczna, no to jest praktycznie bezużyteczna w walce z bronią pancerną, więc wojska mogłyby zdobyć pewien obszar, ale jego nie dałoby się de facto okupować. No bo jak okupować obszar, gdzie ta władza miałaby no, wprowadzać jakieś przepisy, jak miałaby je egzekwować, jeżeli w każdym domu ktoś ma broń? Jeżeli ta broń nie jest nigdzie zarejestrowana, to w tym momencie wysłanie, nie wiem, jakichkolwiek powiedzmy sił na daną nawet wioskę, no to się wiąże no, z regularną bitwą po prostu. Tam każdy będzie swojego domostwa bronić, bo będzie miał czym. Po prostu będzie miał czym. No i sytuacja względnie świeża sprzed 2 lat, kiedy były zamieszki właśnie w Stanach Zjednoczonych i Black Lives Matter, z tego typu rzeczy, Antifa, no, rozruby na ulicach. W tym momencie ci ludzie mogli się bronić po prostu niezależnie od jakichkolwiek struktur policyjnych, bo oni po prostu mieli broń. Jeśli chodzi o broń, to jest też taka kwestia, niektórzy może mówią, że no ale broń, no to strzelać do kogoś, zabijać, to nie do końca o to właśnie chodzi. Broń ma przede wszystkim też odstraszać potencjalnego agresora, ma dawać poczucie bezpieczeństwa. I ma, że tak powiem, być jakąś alternatywą, która zwiększa nasze możliwości. Też bardzo dobre takie lapidarne określenie, którego pan Jacek Hoga używa. Słaby robi to, co musi, a silny tak naprawdę decyduje. On może mieć chęć oddać swoje życie i na przykład zdecydować się na męczeństwo, ale nie musi. Jeżeli ma broń, to po prostu ma jakiś wybór. I o ile jeszcze decyduje o swoim życiu, no to taki wybór ma powiedzmy autonomiczny, ale co w tym momencie, jeżeli ma decydować o życiu kogoś bliskiego? No, czy ma prawo decydować powiedzmy o życiu swoich bliskich, że oni też mają popełnić, że tak powiem, mają stać się męczennikami? No, no chyba to tak nie do końca powinno właśnie działać, więc broń w rękach obywateli no staje się tak naprawdę w sytuacjach kryzysowych narzędziem utrzymania porządku, bo te zamieszki były przecież takie, że policji nie jest tyle, żeby była w stanie opanować rozległe zamieszki, bo policji po prostu tyle nie ma. Jeżeli to ogarnia na przykład bardzo duży obszar, no to policja może nie być w stanie po prostu zapewnić bezpieczeństwa. No i teraz lądujemy w rzeczywistości prawnej, czyli jakie mamy na dzień dzisiejszy ramy, w jakich się możemy poruszać, jeżeli byśmy w ogóle rozważali kwestię tego, czy tą broń możemy mieć. No więc poruszamy się w tym momencie w obszarze ustawy o broni i amunicji z roku 1999 z późniejszymi zmianami. I od razu artykuł 2 ustawia nam, że tak powiem, rzeczywistość, w której się znajdujemy, że poza przypadkami określonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione. Czyli tak naprawdę nie mówimy o prawie do posiadania broni, tylko ustawa zawiera katalog przywilejów, które łaskawie państwo nam udziela w ramach przepisów tej ustawy. Więc nie mamy de facto prawa, mamy jakiś przywilej. Tak, to jest de facto traktowane. Jest tu pewna lista przywilejów. No i definicję, czym jest broń. Ja tutaj się skupię powiedzmy na tym określeniu, że jest to urządzenie. To jest akurat, myślę, tutaj dobry zapis, ale w sensie takim mentalnym. Broń nie jest jakąś demoniczną siłą, która sama z siebie potrafi masakrować. Nie jest jakimś wcieleniem zła.
jakimś mitycznym totemem, który po prostu samym swoim widokiem, samym swoim obrazem buduje traumę. Po prostu, jeżeli ktokolwiek na niego spojrzy, nie mówiąc już o dotykaniu tego, już Boże broń, nie mówiąc o strzelaniu z tego, bo to po prostu Armagedon i gorsze niż bomba atomowa. Nie? Broń jest urządzeniem, tak jak grabie, tak jak widły, tak jak długopis, tak jak cokolwiek innego. Tam nie ma żadnej magicznej mocy. Znaczy, jeżeli z bronią ktoś palną nie miał wcześniej do czynienia, jak na przykład, załóżmy, podbijane ludy w Ameryce Północnej, no dla nich było czymś nieznanym, że broń palna, grzmiące kije, prawda? No to było coś nieznanego i utożsamiali to na przykład z jakimiś nieznanymi siłami bóstwa, nie? Które w ten sposób manifestowało swoje moce. No, natomiast jesteśmy ludźmi XXI wieku i jeżeli mamy tylko dostatecznie ugruntowane wykształcenie, no to tam nie ma magii. Tam nie ma magii, tam są po prostu prawa fizyki, prawa chemii, prawa mechaniki. To jest po prostu urządzenie. Tutaj jeszcze taka kwestia, właśnie taki za czasów, co ciekawe, Platformy Obywatelskiej, zmieniony przepis w 2011 roku, pewna furtka właśnie, o której też tutaj już później szerzej powiem, że pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku, i teraz właśnie punkt 10, posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni. Ten dopisek replik tej broni jest bardzo ważny, bo bez tego dopisku ten przepis by oznaczał, że dotyczy on tylko broni historycznej i to bardzo starej, więc takiej bardzo zabytkowej, mogącej też mieć jakieś nawet defekty mechaniczne, już nie mówiąc o jej wartości muzealnej, bo to jak z czegoś takiego powiedzmy strzelać, no to jak to ma naprawdę dużą wartość na przykład muzealną. Natomiast tu jest taka właśnie furtka, która pozwala takie repliki nabywać. To znaczy coś wytworzone na wzór broni historycznej, wyprodukowane ówcześnie, można mieć bez pozwolenia i bez żadnej rejestracji. Czyli tak zwana broń czarnoprochowa rozdzielnego ładowania i o tym troszeczkę później wspomnę. Natomiast troszeczkę się skoncentruję teraz na kwestiach technicznych. Odstawimy na chwilę to prawo, że tak powiem. Będzie trochę takiego, że tak powiem, no, konkretu, jak ta broń funkcjonuje. Konstrukcja broni się tak na dobrą sprawę zaczyna od amunicji. Najpierw się projektuje nabój, do naboju się projektuje broń. Czy to karabin, czy to pistolet, czy to strzelby. I tutaj mam do czynienia właśnie z czystą, no, z fizykochemią generalnie. To jest przekrój właśnie typowego naboju pistoletowego. Cóż on zawiera? No, istotą działania broni palnej jest to, żeby elementem, który się przemieszcza i ma określoną energię, porazić cel. Co jest tym celem? Powiedzmy, w tej chwili to nie jest istotne. Ten element jest to pocisk, ten oznaczony tutaj numerkiem 1. No, żeby ten pocisk się jakoś przemieszczał, coś musi mu tą energię nadać, energię kinetyczną, żeby on się przemieszczał w kierunku celu. Wykorzystywany do tego jest proch i poprzez spalanie tego prochu wytwarza się duża ilość gazu, powstaje ciśnienie i wobec tego właśnie pod tym ciśnieniem pocisk jest wypychany. No skąd jest wypychany? Należy to wszystko umieścić w jakiejś lufie, żeby można było sensownie broń skierować tam, gdzie chcemy, żeby ten pocisk poleciał. I to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia taka, że taki pojedynczy pocisk, gdyby go na przykład umieścić, powiedzmy, nie wiem, w ognisku gdzieś, że powiedzmy nastąpiłaby detonacja, to paradoksalnie, ale właśnie zgodnie z prawami fizyki, ten pocisk praktycznie zostanie na miejscu, a poleci daleko łuska, bo łuska będzie miała małą masę, więc po prostu z zasady zachowania pędu będzie wynikało to, że nie pocisk nam zabije kogoś po prostu, bo on nie wie, że tak powiem, że on ma gdzieś lecieć. Tutaj działa fizyka, więc paradoksalnie to właśnie łuska będzie się głównie przemieszczać, bo ma małą masę. I z tego też względu właśnie pocisk musi być umieszczony w jakimś obiekcie, w tak zwanej komorze nabojowej, która jest zespolona z lufą, żeby leciał tam, dokąd my chcemy, żeby właśnie się przemieszczał. A w jaki sposób ma być proch zapalony? Na przestrzeni wieków to ewoluowało. Jeśli chodzi o broń czarnoprochową, to było realizowane na różne sposoby, ale jeśli chodzi o taki pocisk, tak zwaną amunicję scaloną, mamy tak zwaną spłonkę pod numerem tutaj 3, jest to spłonka
Jest to materiał, który jest wrażliwy na bodźce mechaniczne. Jeżeli on zostanie uderzony z określoną siłą, nastąpi detonacja takiej spłonki i ona zainicjuje spalanie tego ładunku prochowego. To on się przekształci w gazy prochowe i one nam wypchną pocisk z lufy. Całość jest zamknięta w łusce i to, że zamknięta jest w łusce, to oznacza, że to jest tak zwana amunicja zespolona albo scalona. Mamy nabój, który jest funkcjonalnie z czterech elementów, ale to jest to jeden byt. Jak to wygląda w praktyce? Tak jak po prawej stronie. Tutaj mamy te cztery naboje po prawej stronie. To jest odpowiednio ten taki największy, to jest nabój rewolwerowy. Kolejny, drugi od prawej, to jest nabój 9x19 Parabellum, standardowy nabój NATO, najbardziej chyba rozpowszechniony nabój na świecie. Kolejny, no to już jest taki może troszeczkę relikt epoki, ale dzisiaj powracający do łask, nabój 9x18 Makarowa, standard niegdyś w krajach Układu Warszawskiego. I czwarty od prawej, nabój tak zwanego bocznego zapłonu do broni sportowej. I tutaj mamy taką jak gdyby granicę. Jest taka fiolka, jest taki jakiś biały walec, jest taka kulka. To de facto są elementy składowe broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania. Czyli te elementy, które na tym przekroju widzieliśmy na poprzednim slajdzie, one są w tych czterech nabojach, które są po prawej stronie. Natomiast ten nabój czarnoprochowy rozdzielnego ładowania składa się właśnie z kilku elementów. Mamy osobno właśnie ten proch, mamy osobno pocisk, czyli tą kulę. Ta przybitka jest jeszcze takim elementem, który w jakiś sposób tam izoluje troszeczkę właśnie ten spalający się proch od pocisku. Obok tej fiolki widzimy taki mały walec, to jest tak zwany kapiszon. I to jest odpowiednik spłonki, który nam zainicjuje spalanie właśnie tego prochu. Jako ciekawostka, kilka pocisków tutaj po lewej stronie to są pociski śrutowe generalnie. Ta biała kuleczka to jest do takich powiedzmy pistolecików czy powiedzmy karabinów airsoft gun. Także to też stosowane, ale to w takich zabawach powiedzmy wojny trochę tak w cudzysłowie. I jeszcze taki tutaj taki, nie wiem jak to określić, ale tak między kapiszonem a tą białą kulką to jest taki nabój, właściwie trudno to nazwać nabojem, to jest do pistoletów hukowych. Tam jest wyłącznie ładunek, który powoduje huk, także tam nie ma żadnego pocisku. Jak to w praktyce funkcjonuje w takim rewolwerze czarnoprochowy? Tu jest ogólny schemat, a taki nabój, w pewnym sensie właśnie nabój, on się składa de facto w komorach bębna tego rewolweru. I tutaj mamy właśnie ten ładunek prochowy, mamy tak zwany kominek, który jest takim kanałem łączącym właśnie ten proch z tym odpowiednikiem spłonki, czyli z kapiszonem. Mamy kulę i to wszystko się znajduje właśnie w ramach konstrukcji rewolweru, jak właśnie widzimy. To jest taki przekrój. To tak poglądowo. Nie ma tam żadnej magii i właśnie, co tutaj chciałbym podkreślić, to jest broń dostępna bez pozwolenia dla każdego i bez żadnej rejestracji. I co ciekawe, no, trzeba w repozorom posiąść no, pewne umiejętności, żeby się taką bronią posługiwać. I ja już mając pozwolenie na broń, już mając kilka sztuk broni, mając ten rewolwer czarnoprochowy, dopiero go użyłem po jakimś tam czasie. Wolałem na początku postrzelać na przykład z Glocka, bo to było prostsze. To po prostu było łatwiejsze. Ta broń jest po prostu bardziej nowoczesna. Natomiast strzelanie z tego rewolweru czarnoprochowego no, wiązało się z pewną taką no, ekscytacją po prostu. No, samemu trzeba skonstruować de facto nabój. To nie jest takie banalne, więc to broń czarnoprochowa też myślę dobrze wpływa na jakąś taką kreatywność, odpowiedzialność. No po prostu trzeba wiedzieć, co się robi, krótko mówiąc. Trzeba wiedzieć, co się robi, zdawać sobie z tego sprawę. Natomiast jeżeli jeszcze raz wrócimy do broni takiej pozwoleniowej, co to jest broń palna? No jest to urządzenie. Tutaj takie poglądowe zdjęcie ze strzelnicy, częściowo rozłożony pistolet Glock. No, tam jest czysta mechanika. De facto to całość sprowadza się do tego, żeby ten nabój był w określonym miejscu w takiej broni i żeby był element w tej broni, który uderzy właśnie w spłonkę, zainicjuje spalanie prochu i broń po prostu zafunkcjonuje. I to jest dziedzina ciekawa sama w sobie, może nie każdego to powiedzmy jakoś interesuje, ale to jest kawał tutaj inżynierii, kawał właśnie techniki, jak taką broń projektować. Jest to zagadnienie no, ciekawe samo w sobie, ale to też kwestia, no, różne motywacje
Na przykład mamy, jeżeli mamy samochód, jeden woli nim tylko jeździć i nie skupiać się na tym, jaki jest tam skład mieszanki paliwowej, a drugi, że tak powiem, będzie tuningował i to zakładał instalację podtlenku azotu, żeby lepsze osiągi po prostu osiągnąć. Nie? Także tutaj jest pełne spektrum możliwości, jak do tego podejść. No tutaj ja akurat dosyć lubię czasami grzebać, że tak powiem, pod maską, więc stąd też tutaj takie, powiedzmy, inklinacje też, jeśli chodzi o patrzenie, jak to wygląda tak wewnątrz. I tutaj takie poglądowe zdjęcie ze strzelnicy. Na jednym stole, co widzimy tutaj, te trzy pistolety, to jest ta broń pozwoleniowa. I tutaj widzimy odpowiednio trzy naboje do tych pistoletów. Ten taki najgrubszy, to jest amunicja dosyć popularna w Stanach Zjednoczonych. 0,45 cala ACP, Automatic Cold Pistol, w przeliczeniu to jest 11,43 mm, dosyć dużo, a ten w środku nabój, no to jest te 9 mm parabelu. A ten drugi stolik, no to tam się odbywa ładowanie właśnie rewolweru czarnoprochowego. No i to jest taka symboliczna właśnie granica. Jeden stolik to jest ta broń pozwoleniowa, a drugi stolik właśnie to jest ta broń czarnoprochowa. Tu jeszcze jako taki, taka może ilustracja, taki powiedzmy przerywnik. Co jest pierwsza broń, z którą zacząłem faktycznie trenować, jak się zapisałem do klubu do Śląska Wrocław, żeby się jakoś oswoić w ogóle właśnie z celowaniem, bo jest to jeden z elementów egzaminu. I taką broń, właściwie w rozumieniu ustawy urządzenie pneumatyczne, można po prostu nabyć za stosunkowo nieduże pieniądze i sobie na przykład na tym ćwiczyć. I tutaj mamy też w pewnym sensie elementy, w cudzysłowie, naboju. On jest taki jak gdyby rozdzielny, bo pociskiem jest śrut, który tutaj właśnie widać, a tym odpowiednikiem ładunku miotającego jest sprężony gaz CO2 właśnie w takim naboju, jaki tutaj właśnie. Na to widać. Zezwolenie? Nie, na coś takiego nie. No i to nam pozwala na przykład na strzelanie takie skuteczne na 10 metrów, jest to jedna z konkurencji, pistolet pneumatyczny, właśnie strzelanie na 10 metrów, no wynika to z tego, że to ma na tyle niską energię, rzędu kilku dżuli, że na dłuższym dystansie będzie dosyć duży opad po prostu, więc mierzenie dotarczy na dłuższym dystansie, no dosłownie w przenośni się będzie mijać celem po prostu w tym momencie. Więc dobra właśnie tutaj w tym momencie szkoła, kiedy nie miałem dostępu do broni pozwoleniowej, znaczy miałbym, ale idąc na strzelnicę musiałbym komercyjnie za to płacić, kiedy nie miałem właśnie jeszcze pozwolenia, ale mogłem w ramach po prostu ćwiczenia, wyrabiania odpowiednich nawyków, zgrywania przyrządów celowniczych, no po prostu trenować w tym momencie na czymś takim. I to wysyłkowo po prostu w internecie odnalazłem stronę, którą mi kolega polecił i takie coś otrzymałem. No, kurier, który mi to dostarczył, był trochę zdziwiony, jak to przy nim odpakowałem. Po prostu nie wiedział, że to akurat jest pistolet. W każdym razie no taka śmieszna scena po prostu też, kiedy tego typu urządzenia nie podlegają, powiedzmy tutaj, takim restrykcjom, że możemy co do zasady ich używać poza strzelnicami, ale no, żeby było to bezpieczne, czyli gdzieś no, tam, gdzie nie zrobimy komukolwiek krzywdy. Więc w praktyce na przykład chodziliśmy sobie ze znajomym gdzieś w jakieś opuszczone ruiny, gdzieś na obrzeżach miasta i na przykład strzeliliśmy sobie do jakichś puszek. Więc to po prostu na szczęście tutaj jest w tym momencie tak, że no, nie trzeba z tym koniecznie być na strzelnicy, aczkolwiek no, warto zachować oczywiście rozsądek, umiar, nie rzucać się bez potrzeby, że tak powiem, komuś pod oczy, no bo ludzie mają różne podejście. Kiedyś właśnie w takich ruinach gdzieś na obrzeżach miasta widziałem kilka młodych osób sobie w tych ruinach coś tam siedzieli. Ja powiedziałem, że nie będę im przeszkadzać, ale jak otworzyłem walizeczkę, to oni sami po prostu w popłochu uciekli po prostu. No i teraz będą mieli traumę. Może będą mieli traumę w każdym razie. Ja im powiedziałem, że to nie jest nic strasznego i rozwiesiłem tarczę, no ale po prostu widziałem to przerażenie w ich oczach. No trudno, no, że tak powiem. No. Nic złego nie zrobiłem, no ale co ciekawe, przyszedł pewnego razu pewien pan, który był z pieskiem na spacerze, popatrzył chwilę, pogadaliśmy, dałem mu postrzelać i było sympatycznie po prostu. I teraz Szymon, który jest na tej sali, może się uśmiechnie. To jest zdjęcie, które właśnie zostało zrobione kilka dni temu i popatrzmy, mamy po lewej stronie rewolwer czarnoprochowy, właśnie taki, który jest bronią palną. I tu już jesteśmy na strzelnicy, tego już musimy używać na strzelnicy. I powiem Państwu tak,
Byliśmy na strzelnicy, która jest dopiero w fazie takiego urządzania i tam trzeba było między nimi troszeczkę wyciąć właśnie różnych gałęzi, jakichś drzewek. I kolega miał taką piłę spalinową. Ja w życiu nie miałem w ręku łańcuchowej piły spalinowej. I powiem tak, no, naprawdę się miałem na baczności, kiedy ją brałem do ręki, bo widziałem, co to potrafi zrobić. To by potrafiło w momencie uciąć rękę. I de facto to urządzenie mi się jawiło jako znacznie bardziej niebezpieczne niż broń palna, którą miałem załadowaną przy sobie. Bo ją miałem, że tak powiem, oswojoną, wiedziałem, jak to funkcjonuje. No tutaj coś bez pozwolenia. No bez pozwolenia. I patrzcie Państwo jeszcze, no siekiera, jeszcze nóż, ale jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, to w Wielkiej Brytanii nie można po prostu już poruszać się z nożami praktycznie. No nie można. Jest to traktowane jako po prostu no, śmiercionośna broń. Po prostu no, to się komuś w łeb uciął tam, to co było 5 lat temu, że... No i tu jest właśnie... No i tu jest właśnie kwestia, no, jak to spuentować. No, broń zabija. No to na tej zasadzie długopisy robią błędy ortograficzne. No więc tak to wygląda. Więc jeszcze właśnie taka ciekawostka mentalna. Ja się nie interesowałem piłami mechanicznymi nigdy, natomiast jak zobaczyłem, jak to się używa, nie wchodziłem w internet, tylko po prostu spytałem, co trzeba zrobić, żeby tego bezpiecznie używać. I najpierw patrzyłem, jak ktoś tego używa, potem ten ktoś mi wytłumaczył, co trzeba zrobić, żeby to bezpiecznie uruchomić i pod jego okiem zacząłem tego używać. Wyglądasz trochę złowię. Znaczy zdjęcie było zrobione tak trochę właśnie z przymrużeniem oka, żeby trochę lajków na Facebooku, że tak powiem, zyskać. Więc tak trochę się można tutaj trochę z tego uśmiać. Ale generalnie właśnie z bronią jest troszeczkę podobnie. Jeżeli to jest jakaś magia, jeżeli z tym nie mieliśmy nigdy do czynienia, no to może być właśnie takie coś, co krwiożerczo może wyglądać, że to może zrobić nam krzywdę. I podobnie się właśnie czułem właśnie z taką piłą łańcuchową. Ale jeżeli ktoś nam pokaże, że tutaj właśnie jest taka linka, że to trzeba pociągnąć, że trzeba odpowiedni bieg wybrać, że tutaj wlewamy paliwo, no to jest odarte z takiej aury tajemniczości. To przestaje być warczącym łańcuchem, tylko po prostu narzędziem, które się wykorzystuje w określonym celu. I jak to jeszcze wygląda w kwestii prawnej? No znowu niestety do tych kwestii prawnych wracamy, no ale mamy rzeczywistość taką, a nie inną. I mamy już ten artykuł drugi, że generalnie co do zasady posiadanie broni jest zabronione, a tutaj mamy pewną listę wyjątków. I popatrzmy na artykuł 10. On jest bardzo rozbudowany i on de facto precyzuje kwestie związane z pozwoleniem. Przez analogię mamy generalnie tak zwane cele posiadania broni. Do ochrony osobistej, ochrony osób i mienia i tak dalej, i tak dalej. To mniej więcej przez analogię jest tak, jakbyśmy mieli prawo jazdy. Ono jest oczywiście na też określone kategorie pojazdów, ale to jest coś troszeczkę innego, bo tak jak są różne typy broni, no to też mamy pozwolenie na różnego rodzaju typy broni, ale tutaj jest mowa o sposobie użycia. Jakby to przełożyć na samochody, no to mogłoby być tak, żeby prawo jazdy nas upoważniało do dojeżdżania samochodem z pracy do domu. Ale osobna kategoria musi być, jeżeli chcemy nim na wakacje pojechać, no bo to nie, to już jest inny rodzaj pozwolenia samochodowego. No to mniej więcej to jest tak skonstruowane właśnie w ustawie, że na przykład broni załóżmy kolekcjonerskiej, jest to zapisane w przepisach, nie możemy jej wykorzystywać do polowań. No bo nie, ona może być w sensie technicznym dubeltówką do polowania na kaczki, ale jeżeli w sensie faktycznie prawnym, mamy ją wstemplowaną, że jest kolekcjonerska, no to nie możemy z niej strzelać do kaczek, bo nie. No bo dura lex sed lex. Takie jest prawo, no i koniec. Tak po prostu jest. Natomiast w tej ustawie jest sporo, powiem prosto, absurdów różnych. Nie chciałbym się tutaj w nie zagłębiać, no żeby też nie zaciemniać może całego obrazu, ale na całą ustawę jest jeszcze narzuconych dużo najróżniejszych właśnie dyrektyw unijnych. Aczkolwiek jeśli chodzi o te dyrektywy, one do pewnego stopnia są tak naprawdę zależne od tego, co dane państwo z nimi zrobi. Otóż w Czechach zrobiono w ten sposób, że nie chcąc się w pełni jak gdyby uzależnić od tych narzucanych dyrektyw unijnych, znaleziono pewną furtkę,
która polega na tym, że tam każdy obywatel jest traktowany jako potencjalny żołnierz i jako żołnierz nie podlega pewnym restrykcjom, które dotyczą cywili. Można? Można. Tylko trzeba chcieć. Przypomnę tylko, że za rządów PiS-u był taki program Strzelnica w każdym powiecie. Przez miłosierdzie nie będę kontynuować tematu i pastwić się nad PiS-em w tym momencie. I teraz mamy do wyboru dwie ścieżki generalnie. Tak jak Państwo tutaj siedzicie, się może zastanawiacie właśnie, co z tym w praktyce zrobić. No, mamy jakieś przepisy, mamy tą broń taką, inną, aspekt jakiś historyczny, no ale jesteśmy tu i teraz. I co konkretnie na przykład zrobić? No mamy dwie opcje zasadniczo. Możemy robić pozwolenie i jak to konkretnie zrobić, to za chwilkę do tego bardziej precyzyjnie przejdę. I możemy zupełnie też niezależnie, bo to jedno od drugiego nie zależy, zainteresować się tą bronią czarnoprochową. Można robić właśnie jedno i drugie. Jeżeli chcemy zrobić pozwolenie, no to czeka nas trochę opłat, trochę różnych procedur, trochę formalności. Tutaj w tych 14 punktach są wymienione dokumenty, które składałem na policji i zasadniczo no w tej kwestii, o ile mi wiadomo, się za wiele nie zmieniło przez te kilka lat, więc w praktyce to są pewne koszty administracyjne, to są te pierwsze 4 punkty, no czyli ponosimy pewne koszty finansowe. No to idzie w setki złotych generalnie, więc na to trzeba być przygotowanym. Natomiast to się ponosi na końcu de facto te opłaty administracyjne. Zaświadczenie pod punktem 5, które tutaj jest, no wiąże się z tym, że trzeba już wcześniej być w jakimś klubie sportowym, więc to są też koszty przynależności do klubu sportowego. I teraz w ogóle ktoś może zadać pytanie, no ale po co jakiś klub sportowy? Czy nie można od tak po prostu no, zdać tego egzaminu? Otóż można. Na policji można zdać taki egzamin, który nas będzie uprawniał do posiadania broni sportowej, aczkolwiek ten egzamin będzie trudniejszy niż w klubie sportowym, bo między innymi to jest kwestia tego, że policji za bardzo nie zależy, żeby obywatele mieli broń, a klubom sportowym raczej zależy. To nie chodzi, że oni przymykają oko na przykład, bo oni no, trzymają się zasad, to są ludzie praworządni i ten egzamin po prostu trzeba zdać. Ale są troszeczkę inne kryteria. Otóż na przykład na policji dostaje się taką dosyć losową broń z magazynu, a w klubie sportowym przynajmniej na tej broni wcześniej można troszeczkę trenować w ramach na przykład kursu, który szykujemy się do patentu strzeleckiego. I jeżeli chodzi o na przykład kryteria na egzaminie praktycznym, przy egzaminie takim w klubie sportowym trzeba mieć określone skupienie na tarczy. To nie muszą być same dziesiątki, wystarczy, że to określona, że tak powiem, powtarzalność tych strzałów będzie, bo mogą być na przykład źle wyregulowane przyrządy. Chodzi o to, żeby po prostu zweryfikować, czy człowiek jest w stanie powtarzalnie celować mniej więcej w to samo miejsce. I to jest tak naprawdę kluczowe właśnie, bo to decyduje o tym, czy ktoś po prostu potrafi celnie strzelać, czy nie. Przyrządy można jakoś wyregulować. Natomiast na policji decyduje suma punktów, więc no, może być coś rozregulowane, możemy świetnie mierzyć, mieć fantastyczne skupienie, ale akurat suma punktów wyjdzie zbyt niska, no i niestety egzamin poprawkowy, który też kosztuje. Po co na przykład jakieś członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim? Otóż pozwolenie jest wydawane na określoną liczbę egzemplarzy broni. I teraz, jeżeli jesteśmy na przykład w klubie sportowym, są różne konkurencje sportowe, typu właśnie pistolet, karabin, strzelba. To są właśnie dyscypliny i w ramach tych dyscyplin są konkurencje, czyli na przykład pistolet centralnego zapłonu na odległość załóżmy 25 metrów, karabin na przykład na odległość 50 metrów. I teraz zasadniczo policja patrzy, w jakich zawodach startowaliśmy, jakiego typu broni tam się używa. No i w praktyce jest tak, że zwykle dostaniemy pozwolenie na taką ilość, no, która tutaj jest jakoś skorelowana z tymi zawodami, w których braliśmy udział. Nie jest nigdzie zapisane w ustawie, że trzeba dostarczać jakiekolwiek poświadczenia startu w tych zawodach, ale praktyka policyjna jest taka, że jak nie załączymy tych startów, to może być różnie. I to jest no, pewna uznaniowość, to jest zróżnicowane w zależności od komend wojewódzkich policji. Różnie to wygląda w różnych województwach. We Wrocławiu akurat z tym jest całkiem w miarę dobrze, ale są województwa o bardzo niechlubnej sławie. W każdym razie na pozwolenie sportowe dostajemy powiedzmy na ilość 5 egzemplarzy. Jeżeli ktoś chciałby mieć więcej,
niekoniecznie od razu kupować, ale potencjalnie móc, no to wtedy będąc w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim, możemy się starać, właśnie tak ten punkt drugi, pozwolenie do celów kolekcjonerskich i w praktyce we Wrocławiu na przykład jest to na starcie na 10 sztuk. Czyli w tym momencie, jeżeli robimy dwa typy pozwolenia, sportowe 5 sztuk, kolekcjonerskie 10, no to już potencjalnie możemy aż 15 sztuk broni kupić. Oczywiście nie od razu musimy lecieć i to kupić, ale w ramach pewnych opłat już mamy możliwość w przeciągu jakiegoś tam długiego okresu czasu kupić aż do 15 sztuk. I te sztuki są, że tak powiem, dostępne w cudzysłowie w każdej chwili, bo dokument, który uprawnia do ich zakupu, tak zwane promesy, to jest tutaj ten punkt czwarty, bo de facto nie idziemy do sklepu z decyzją administracyjną, idziemy z pewnym dokumentem, który sprzedawca weryfikuje i wie, że on nam może na ten dokument jedną sztukę na przykład sprzedać. Więc te promesy są i nie mają określonej daty ważności, więc one sobie mogą długo leżeć i możemy je w pewnym momencie w sklepie wykorzystać. Co dalej? Punkt ósmy oznacza tak naprawdę tutaj zdanie egzaminu. Patent strzelecki, no to jest dokument, który zdobywamy po zdaniu egzaminu, czyli w tym momencie sprawę mamy załatwioną, że nie zdajemy tego egzaminu na policji, bo jest uznawane w sensie ustawowym jako ważny egzamin, który zdaliśmy w klubie sportowym. I ten egzamin się liczy jakby podwójnie, bo do celów pozwolenia kolekcjonerskiego, jeżeli chcemy kolekcjonować broń sportową, no to jesteśmy zwolnieni z egzaminu tutaj w tym zakresie, no bo na broń sportową ten egzamin właśnie zdaliśmy. Czyli dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeden egzamin, ale pozwolenie do celów sportowych i broni sportowej do celów kolekcjonerskich w tym momencie ten egzamin nam załatwia. Licencja zawodnicza. Otóż no jest tak, że ta kadra olimpijska, która startuje w zawodach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego gdzieś na olimpiadzie, oni podlegają tym samym przepisom, co tacy ludzie jak ja, którzy są w klubie sportowym. No jest to dosyć śmieszne po prostu, no ale tak jest. Ale tak po prostu jest. No i wymaga to startu w zawodach obligatoryjnego, żeby taką licencję przedłużać co roku. Bo jeżeli się tego nie przedłuży, no to może być jakaś przesłanka dla policji, że ustały przyczyny, które uzasadniały wydanie zezwolenia do celów sportowych. Bo ktoś już nie jest sportowcem, bo nie ma tej licencji. No i taki mamy konstrukt prawny. Aczkolwiek w praktyce start w takich zawodach nie jest jakiś skomplikowany, nie jest jakiś bardzo kosztowny i jeżeli ktoś strzela, a i tak będzie strzelał, jeżeli zamierza tą broń kupić, no to po prostu raczej nie po to, żeby ją kontemplować, to po prostu takie zawody w praktyce można w ciągu roku zrealizować. No i warto to robić też, żeby podtrzymywać jakiś kontakt po prostu też i ze środowiskiem, no i po prostu nie wyjść z sprawy. Zdjęcia, kserokopia dowodu, no to są myślę zwykłe, proste urzędowe rzeczy. Orzeczenie psychologiczne i lekarskie, no to wspomniane już właśnie badania, które nie wiem, ile to w tej chwili kosztuje, ale bodajże to jest kwota około 400 zł, więc to troszeczkę jest kosztowne. No jakby to wszystko wysumować i kwotę załóżmy, tutaj nie jest konkretnie podana, bo mogą być różne kluby sportowe, ale jakby to wszystko wysumować, to no w kwocie 1500 do 2000 się zamykamy w każdym razie, a czasowo od momentu zapisania się do klubu jeszcze musimy mieć tak zwany staż kandydacki, 3-miesięczny. Tego się nie da w żaden sposób przyspieszyć ani obejść, ale to też jest dobry czas na przykład na uczenie się teorii, po prostu przygotowywanie, jakieś po prostu integracja trochę z tymi ludźmi, poznawanie tematu po prostu troszkę, więc jakby się tak spiąć, no to w pół roku startując kompletnie od zera pozwolenie w sumie właściwie spokojnie można zrobić. No 14 punkt właśnie te komunikaty klasyfikacyjne i tak szyderczo trochę z zawodów, a uści z dłoni prezesa. No po prostu policja dobrze patrzy, jeżeli tam załączymy te komunikaty po prostu właśnie. Więc nie jest to niby wymóg prawny, ale no, jeżeli ktoś chce batalii z Naczelnym Sądem Administracyjnym, no to może, tak powiem, przedłużać sobie procedurę, ale jeżeli chce mieć trochę nie tak pod górkę, no to może dla świętego spokoju załączyć takie komunikaty. No i teraz jeszcze właśnie, czymże jest ta broń do celów sportowych? Otóż jest to bardzo szerokie spektrum broni na dobrą sprawę i tutaj się łapie właśnie broń taka policyjna, wojskowa, którą kojarzymy może, no nie wiem, z wyposażenia właśnie policjantów, żołnierzy,
To są jakieś karabinki typu AR-15 na przykład, to są strzelby, tak zwane shotguny, pompki, które może też czasami kojarzymy, jak antyterroryści gdzieś na jakimś tam filmie odstrzeliwują zawiasy, no to właśnie z tego typu broni. I to się wszystko liczy jako właśnie broń sportowa, dla celów sportowych, więc jest to naprawdę bardzo szerokie spektrum broni. To nie są jakieś takie nadzwyczajne urządzenia, których tylko olimpijczycy używają. To są po prostu no, takie typy, które no, mniej więcej tutaj właśnie widać na zdjęciu. To jest tak poglądowo kilka egzemplarzy. I teraz uwaga, pstryk. A to są do celów kolekcjonerskich. Znajdźcie różnicę między dwoma obrazkami. Na tych obrazkach nie zmienia się ani jeden piksel, no zmienia się stan prawny, prawda? No ale to tak jest. I teraz ciekawostka. Broni do celów kolekcjonerskich nie możemy przy sobie nosić załadowanej, ale tą broń już możemy. Ciekawe, nie? Czym to się różni? No ale się różni. Jest jedna literka w legitymacji posiadacza po prostu. No więc takiej jesteśmy w rzeczywistości. Co ciekawe, można mieć broń zarejestrowaną do celów kolekcjonerskich i nie można jej przy sobie nosić załadowanej, ale możemy pójść i złożyć papier, że chcemy ją przerejestrować i mieć inny stempelek i już wtedy możemy. No taka ciekawostka w każdym razie. Co zrobić w praktyce, jeżeli by Państwo chcieli po tym wykładzie, po tej prezentacji gdzieś pójść i po prostu zacząć coś realizować? Jakieś punkty zaczepienia po prostu chciałbym podać, żeby po prostu z czymś konkretnym jakby tutaj stąd można było wyjść. Zachęcam bardzo do takiej organizacji Braterstwo EU. Ona powstała kilka lat temu. Dlaczego Braterstwo? Ją założyło kilku braci po prostu i zaczęli popularyzować strzelectwo, zaczęli uruchamiać po prostu najróżniejsze inicjatywy, które w tym momencie są ogólnopolskim właśnie takim klubem strzeleckim, który zrzesza no, wielu członków. Nawet nie próbuję zgadnąć, ile w tej chwili jest tych członków. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, w jeden dzień zapisało się ponad 200 osób. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale to idzie już nie w setki, ale myślę w tysiące osób. I to mówi samo za siebie, bo to jest organizacja, która za cel sobie postawiła promowanie strzelectwa i nie zarabianie na tym, żeby to było dosłownie po kosztach, jest bardzo, bardzo elastyczna, jest bardzo konsekwentna w swoich działaniach i cały czas, że tak powiem, no, stara się to strzelectwo propagować. Nie mogę autentycznie złego słowa tutaj o tym braterstwie powiedzieć, jakby się tak zabawić w adwokatus diaboli i szukać dziury w całym, no to trzeba by się długo zastanawiać, co tam jest nie halo, bo jest wspaniały właśnie też taki tutaj darmowy kurs na patent strzelecki. Można sobie go uruchomić w trybie nauki, czyli przerabiać poszczególne właśnie kwestie, testy przerabiać można w trybie egzaminu, to sobie uruchomić, czyli no tak jak się uczymy na prawo jazdy, po prostu te wszystkie testy sobie można przejść. Na stronie właśnie Braterstwo EMU można sobie pobrać różne dokumenty w postaci różnych regulaminów, które są wymagane do egzaminu też. Jest całe forum dyskusyjne. No, każdy tam coś dla siebie może, krótko mówiąc, znaleźć. Jeżeli ktoś nie chce od razu robić na przykład pozwolenia, też się może zarejestrować w tym braterstwie i mieć na przykład dostęp do informacji o jakichś piknikach strzeleckich, o na przykład jakichś wydarzeniach na strzelicy pneumatycznej i za bardzo niewielkie pieniądze można po prostu wykorzystywać i tą infrastrukturę, i te możliwości, które właśnie braterstwo daje. Więc roczna składka, jeżeli ktoś chce tylko do celów kolekcjonerskich się tutaj zapisać, to jest ile? Uwaga, 10 zł na rok. To jest 10 zł. Jeżeli chcemy czasami tutaj brać udział w jakichś takich imprezach typu piknik, no to jest już związane powiedzmy z jakąś dodatkową opłatą, ale zasadniczo no to jest świetny punkt zaczepienia tutaj, żeby coś ze strzelectwem zacząć się interesować. I teraz chciałbym na chwilę oddać głos panu Jackowi Chodze z Fundacji Ad Arma i w kwestii takiej mentalnej jeszcze właśnie taki może przerywnik zrobić, bo tutaj było dużo takich faktów, prawnych rzeczy, trochę technicznych, ale tu jest taki wywiad Rzeka właśnie z panem Jackiem Hogą i w pewnym momencie tutaj właśnie redaktor go pyta, ja tutaj przeczytam właśnie ten ustęp, bo on dużo mówi o takich mentalnych kwestiach, jeśli chodzi o posiadanie broni. Jakie polowanie w swoim życiu najbardziej pan zapamiętał? I pan Jacek Hoga mówi, pierwsze, i to nie sam fakt polowania, bo to nie było skuteczne polowanie. Mam sztucer, który z wyglądu przypomina AKM, czyli w uproszczeniu AK-47. Był to sierpień, wyszedłem w pole. Gdzieś tam w odległości słychać było jeszcze jakiś zapóźniony kombajn. Gdzieś tam coś innego, jakiś pies szczekał.
Wysiadłem z samochodu. Karabin trzymałem w ręku. Załadowałem go i w połowie, i w głowie miałem taką myśl, że zaraz przyjedzie policja. Zaraz mnie zwiną. Ale nie, przecież mam odstrzał, mam legitymację myśliwską, mam pozwolenie na broń, wszystkie papiery przy sobie. Jestem wpisany w książce, że poluję. Nie, zaraz mnie zwiną, zaraz ktoś będzie przekrażony, że z karabinem w ręku idę. I oto nieprzemijające poczucie takiego niewolnika, któremu ktoś pozwolił, a on się boi, że przyjdą miejscy pachołcy i zaczną go szarpać. Każą pokazywać zezwolenie od swojego pana. Będą pytać, co robią tu o tej porze. Tak się mniej więcej czułem. No i ja się też tak mniej więcej czułem, właśnie jak pierwszy raz strzelałem ze swojej już broni, na którą miałem pozwolenie, że po prostu wchodzę w jakiś inny obszar mentalny, że ktoś łaskawie mi pozwolił tą broń posiadać i de facto, jak się tak dobrze zastanowić, to jest swoista dzierżawa broni, bo państwo ma tak skonstruowane przepisy, że może w każdej chwili pod byle pretekstem tą broń odebrać albo uniemożliwić jej użycie. Bardzo prosty przykład z praktyki, kwestia ostatnich kilku miesięcy. Kryzysowa sytuacja na granicy z Białorusią. Zagrożenie nielegalnych imigrantów, którzy się chcieli wdzierać do Polski. Wprowadzono w kilku powiatach przyległych do granicy stan wyjątkowy. W ramach stanu wyjątkowego mogą być wprowadzone różne restrykcje dotyczące używania broni palnej. I co zrobiono? Wszystkim posiadaczom broni palnej, i sportowcom, i myśliwym, i tym, którzy mają pozwolenie do ochrony osobistej, zakazano przemieszczania się z tą bronią, żeby ktoś przypadkiem im jej nie zabrał. No pytanie, jaki jest w tym momencie sens posiadania broni do obrony osobistej, jeżeli w sytuacji autentycznego zagrożenia nie można jej użyć? No ale tak po prostu postąpiono. I kiedy ja zrobiłem pozwolenie na broń w 2017 roku, we Wrocławiu miały miejsce takie igrzyska dyscyplin nieolimpijskich. I co wprowadził nasz kochany rząd? Zakaz przemieszczania się z bronią, żeby było bezpieczniej. Ja kupiłem swojego Glocka i w szczycie sezonu, w lecie, musiałem go kontemplować w mieszkaniu, bo nie mogłem z nim przemieszczać się na strzelnicę. I wtedy praktycznie wszystkie sklepy myśliwskie no, miały posuchę, bo nikt nie mógł nich kupić broni, no bo jakby ją kupił, musiałby się z nią przemieścić do domu. No i podpadałby pod paragrafy i utraciłby pozwolenie, miał po prostu sankcję, że złamał rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych. No absurd, absurd. No ale takie są realia. I przez kilka ładnych tygodni, kiedy te igrzyska we Wrocławiu trwały, no po prostu strzelnice były zamknięte na głucho. Posiadacze broni po prostu nie mogli się gdziekolwiek z nią przemieszczać. Tak to wyglądało. I takie coś jest raz na jakiś czas wprowadzane, kiedy jest jakaś, no nie wiem, wizyta jakiejś ważnej osoby na przykład, no to w trosce o bezpieczeństwo obywateli, którzy są praworządni, co zostało sprawdzone, przebadani psychiatrycznie, zweryfikowani na policji, po prostu pod każdym kątem prześwietleni, no nie, krzywdę sobie zrobią, pozwolą sobie odebrać tą broń. Mimo tego, że sportowcy mogą nosić załadowaną, a po co wprowadzono ten przepis? Dlatego, I akurat słusznie, no wyobraźmy sobie prostą scenę, w której wielokrotnie uczestniczyłem. Ktoś idzie na zawody, ma przy sobie broń, no bo będzie strzelał ze swojej broni. Potencjalny przestępca wie, gdzie są kluby strzeleckie, może łatwo ustalić, gdzie i kiedy są jakieś zawody. Widzi ludzi wysiadających z samochodów, którzy mają jakieś długie pokrowce, którzy mają walizeczki, no więc trzeba by być po prostu nierozgarniętym, żeby po prostu nie skojarzyć, że oni coś z sobą noszą na te zawody, prawda? No więc wprowadzono przepis, że sportowcy mogą właśnie do takiego celu obrony, gdyby ktoś chciał tą broń zabrać, no bronić się, więc mogą tą broń mieć załadowaną przy sobie. A praktyka jest taka, że za umożliwienie utraty broni, za utratę broni grożą sankcje, więc powinniśmy tej broni bronić, tak na dobrą sprawę, żeby nie wpadła w niepowołane ręce, bo nam grożą za to po prostu określone sankcje i konsekwencje prawne. A praktyka jest taka, przypadek pewnego Białorusina mieszkającego w Polsce, to była głośna sprawa kilka lat temu. Człowiek był strzelcem sportowym. Ja nie wiem dokładnie, co on w tej chwili robi, jak sytuacja wygląda, ale na te kilka lat temu wstecz sytuacja wyglądała tak, że pracował w jakiejś firmie, w biurze. Po pracy chciał sobie pójść postrzelać, no więc normalna sprawa, że w kwestii jakiejś takiej praktycznie nie chciał specjalnie jechać do domu po tą broń i dopiero potem na strzelnicę, więc jadąc do pracy już tą broń z sobą miał.
I to nie była jednostkowa sytuacja, po prostu niektórzy też wiedzieli, że on tą broń posiada. I sytuacja wyglądała w ten sposób, że ktoś go tam zagadnął, co on ma w plecaku. No i on mówi, karabinek sportowy. I w tym momencie człowiek, który tam był na etacie jakiegoś pracownika technicznego, ni z tego, ni z owego złapał mu ten futerał i zaczął się z tym oddalać. No i w tym momencie, no co tu zrobić na miejscu tego człowieka? To jest zabór broni ewidentnie w tym momencie. No i co on zrobił? On oddał strzał ostrzegawczy. Jak się dalej to wszystko toczyło? Zjawiła się policja, zarekwirowali mu tą broń i cała sprawa karna. A co by się stało, gdyby on mu umożliwił faktycznie zabór tej broni? Też by miał sprawę karną. No więc w tym momencie, no zostawię bez komentarza. Druga sytuacja, niesłychanie bulwersująca. Strzelnica w mieście, w miasteczku właściwie Nietoperek. To jest bodajże rejon Międzyrzecza, okolice gdzieś na południe od Gorzowa Wielkopolskiego. Instruktor, który miał wiele sztuk broni, był ze swoją żoną na strzelnicy. I trafił się no, bandyta, wariat, który zabił jego żonę po prostu. I przystawił mu wręcz pistolet do głowy. Pistolet się zaciął, nie wypalił, więc człowiek cudem przeżył. I zdołał obezwładnić tego agresora. I co zrobiła policja? Na dzień dobry zarekwirowała temu instruktorowi całą broń. No za co? Witamy w Polsce. No więc tak to niestety w praktyce wygląda. Jest to taki teatr absurdu generalnie, że no przepisy przepisami, ale jeżeli popatrzymy na praktykę, no to po prostu włos się na głowie jeży, bo w ustawie też wszystkiego nie ma. Jest jeszcze mnóstwo różnych regulaminów, przepisów. Mam znajomego policjanta, z którym się raz na jakiś czas miałem okazję rozmówić, no i go pytam właśnie, czy nie chciałby pójść na strzelnicę. Mówię, mam papiery prowadzącego strzelanie, mam kilka różnych sztuk broni, ale nie strzelałem z takiego pistoletu, który ty masz na wyposażeniu. On mówi, że nie może tego zrobić, no bo takie przepisy po prostu w tym momencie. Co ciekawe, no ja mogłem mu udostępnić, jakoś tam się z nim rozliczyć, jeśli chodzi o amunicję. On nie może amunicji do swojej broni kupić za swoje prywatne pieniądze. Musi bazować na przydziale, który dostaje służbowo. Ale nie ma takich papierów, nie ma takich uprawnień, żeby nie mając cywilnego pozwolenia na broń, do swojej służbowej broni normalnie kupić amunicję. Więc choćby chciał się doskonalić za swoje prywatne pieniądze, to on nie może tego zrobić po prostu. Nie? Także takie mamy niestety realia. To zaraz to nie zachęca robienia tego pozwolenia tak naprawdę. Lepiej niż tą broń czarnoprochową, bo większość rzeczy, które powiedziałeś, to można, to się jakby nie tyczy broni czarnoprochowej. No to... To jest różnie, bo broni czarnoprochowej też można użyć do samoobrony i był we Wrocławiu przypadek, że człowiek się obronił bronią czarnoprochową faktycznie. Trafiła oczywiście sprawa od razu też do sądu i się dosyć długi czas wlokła i na szczęście tutaj zapadło rozstrzygnięcie, że miał prawo tym się obronić i sankcji nie poniósł. Aczkolwiek no z automatu, jeżeli używamy broni do samoobrony, to liczymy się z taką procedurą. W sytuacji, jak był stan wyjątkowy, tak? To jest czarnoprochowce pod to podchodzą? Tak, to jest broń palna. Nie wymagająca pozwolenia, ale to jest broń palna. Czyli jakby złapany też był wtedy, że to ma przy sobie, to też... Jest... No to będzie miał, znaczy nie straci pozwolenia na broń, no bo no takowego nie ma, ale może stracić sam egzemplarz no i będzie miał jakieś sankcje. No to już zależy, jakie tam są przewidziane w przepisach sankcje za coś takiego. Na pewno to będzie miał w kartotece, jakby na przykład chciał potem zrobić pozwolenie na broń, no to już taka przesłanka może mu to uniemożliwić. No bo nie jest praworządny. No to jest łamanie po prostu dosyć istotnego przepisu wtedy, prawda? To pójdźmy dalej. No kilka takich rzeczy z praktyki. Jak to wygląda, jak już takie pozwolenie mamy? Co w tym momencie w praktyce możemy robić? Strzelnica na stadionie olimpijskim, niestety od paru lat zamknięta. No niestety taka polityka władz miasta. Braterstwo przez dłuższy czas właśnie korzystało z tej strzelnicy. Tutaj widzimy kilka różnych egzemplarzy. To jedno z takich otwartych strzelań, na które każdy mógł przyjść po prostu i za jakieś tam niewielkie pieniądze po prostu sobie potrenować. Strzelnica klubu sportowego Colt, w którym aktualnie na przykład jestem. Jest to bardzo taka dosyć sympatyczna strzelnica, dostępna w godzinach typu 15-22, a nie tak jak Śląsk, Wrocław 8-16. Wiem, więc tutaj Kolb strzelały. No, znaczy Śląsk Wrocław z całym szacunkiem kształci kadrę, kształci olimpijczyków. On ma troszeczkę, powiedzmy, inny, tak mówiąc, biznesowo target po prostu, jeśli chodzi o zawodników. Także bardziej jest Kolb nastawiony na, nie, może olimpijczyków, chociaż niektórzy też takie motywacje mogą mieć, ale dla zwykłych zjadaczy chleba, no to ma chociażby godziny dostępności bardziej elastyczne.
Strzelnica Braterstwa na ulicy Skwierzyńskiej, tutaj kolega strzela z Czarnoprochowca, na przykład właśnie to jest taki tutaj obrazek. No, strzelnica jest kryta, ale Czarnoprochowce tam też mogą być używane, tam jest taka instalacja do odsysania właśnie tych pyłów i dymu, którego jest... To powiedziałeś wcześniej, bo to właśnie... Tak? Na wszystkich strzelnicach nie można strzelać. Tak, znaczy na strzelnicach zamkniętych tego typu no nie można używać czarnoprochowców, bo one generują bardzo dużo dymu. To jest ten tak zwany proch czarny, czyli proch dymny, a proch do broni pozwoleniowej jest bezdymny, proch nitro, więc tutaj no zupełnie inny jest charakterystyczny ten efekt spalania prochu czarnego, a inny jest tego prochu bezdymnego. A przynajmniej jak się strzela z czarnoprochowca, to tak jakbyśmy mieli na wojnie secesyjnej, taki daje trochę... Znaczy one były używane na wojnie secesyjnej. Właśnie te rewolwery czarnoprochowe były też używane na przykład w powstaniu styczniowym. No, z Ameryki się tutaj dostała część broni właśnie. Powstańcy styczniowi używali tego typu broni. No, kilka takich obrazków z terenu. Po pewnym czasie nudzi się strzelanie do tarcz i tutaj taka deska właśnie podziurawiona różnymi kalibrami na przykład. Także tutaj te największe dziury w tej desce no to są powodowane właśnie taką strzelbą, jako tutaj widać w lewym dolnym rogu, i takie pociski, tak zwane breneki, to taka duża ołowiana klucha, która jest w stanie właśnie taką deskę grubości ponad centymetra właśnie przebić. Strzelnica niestety, kolejna zamknięta strzelnica w Ratowicach, jak jedziemy z Wrocławia na kierunek Jelcz-Laskowice. Lokalne jakieś protesty mieszkańców, że hałas, że po prostu zagrożenie, no i niestety sprawa się ciągnie gdzieś tam. No bardzo sympatyczna strzelnica, bardzo, bardzo taki elastyczny właściciel. Strzelaliśmy tam trochę z kolegami, no niestety na tą chwilę to nie jest możliwe. No i kolejny etap taki, właśnie wspomniana już na początku Pobudka, organizacja, w której jestem. Z jej założycielem tutaj jestem na zdjęciu na turnieju strzeleckim z panem posłem Grzegorzem Braunem. Właśnie ten turniej w Łodzi, gdzie był również pan Jacek Hoga. No i w praktyce, jakby też się ktoś zastanawiał, co może tutaj zrobić, jeżeli chodzi o kwestie strzelectwa, zapraszamy do pobudki strzelcy.org.pl. To jest strona, na której tutaj właśnie staramy się naszą działalność jakoś tutaj dokumentować w kwestiach kościół, szkoła, strzelnica, mennica, ale też łączność radiowa, też jakieś kwestie związane z survivalem. Też działaliśmy na różnym polu, jeśli chodzi o czas pandemii. Tutaj osobna sekcja COVID-19. No tutaj akurat ten dział strzelnica, czyli tutaj kilka takich wydarzeń, które miały właśnie miejsce. W tej chwili już jest świeży wykład na YouTubie poświęcony takim przygotowaniom, kolejnym etapom przygotowania na trudne czasy. Także taki namiar polecam, pobudka. I teraz tak, jeżeli ktoś właśnie się zastanawia, pozwolenie, czyli w praktyce przekopywanie się właśnie przez te licencje, przez badania, przez te paragrafy, przez patenty strzeleckie, licencje i tak dalej, to kogoś może odstręczać. Ja to w pełni rozumiem, znam kilka osób, które mają tylko broń czarnoprochową i bardzo to sobie chwalą i z różnych powodów tak jest i bardzo dobrym też powodem i takim zrozumiałym jest to, że ludzie nie chcą być w żadnych rejestrach. I to jest bardzo zrozumiałe. I samemu można sobie też właśnie zadać takie pytanie, no co w razie W? Czy się, że tak powiem, będzie wystawionym na tacy jakimś wrogim siłom, które nie daj Boże mogą się tutaj zjawić? No i nie daj Boże się może z posiadaczami broni zarejestrowanej stać to, co w 1939 roku. No i kwestia zastanowienia się na dobrą sprawę, bo i tak kiedyś odejdziemy z tego świata, można pomyśleć w takiej perspektywie. Więc z drugiej strony pytanie, czy jest sens się tym jakoś tak bardzo mocno przejmować, no ale to już nie będę wchodził w kwestie takie religijno-filozoficzne w tym momencie, bo to nie jest tematem tego wykładu. Ale jakby tak się zastanowić i nawet w tych warunkach, jakie są, że ta broń jest rejestrowana, to tak na zdrowy chłopski rozum, gdyby osiągnąć pewną masę krytyczną, czyli ludzie by mieli broń rejestrowaną nawet, ale gdyby praktycznie każdy miał tą broń, no to będzie trochę tak jak z samochodami. One są rejestrowane, ale w praktyce co z tego wynika? Skoro praktycznie każdy ma samochód, no to po prostu jest taka powszechność, że to jak gdyby fakt rejestracji w razie jakiegoś zagrożenia no prawie traci na znaczeniu. To znaczy... Jest pewien, tak. Jest pewien, z samochodami jest pewien kruczek, bo wojsko na przykład ma prawo zarekwirować samochody do użytku takiego terenowego i...
no to jest poniekąd stan wyższej konieczności. No więc jeżeli obywatel ma jakiś samochód terenowy, jakiegoś jeepa, no to jest w rejestrach i wojsko wie, do kogo się zwrócić, jeśli chodzi o taki samochód. Ale jeśli chodzi na przykład o broń, policjantów jest, no nie jestem pewien dokładnie, ale między 100 a 200 tysięcy gdzieś. Obywateli jest troszeczkę więcej. Gdyby każdy praktycznie miał broń, to w razie zagrożenia po prostu no, służby nie nastarczyło, żeby po prostu no, rekwirowali tą broń, albo po prostu obywatele musieliby się zgłosić, żeby ją zdeponować, tak było w stanie wojennym, że trzeba było się zgłosić na policję i tą broń zdeponować. Pytanie, ile by magazynów było potrzebnych, gdyby praktycznie każdy miał broń, gdzie to wszystko byłoby trzymane. Nie? Więc no, mamy realia takie, jakie mamy. Ta broń jest rejestrowana. I z drugiej strony no, można się zastanowić, no, czy wylać dziecko z kąpielą i w ogóle w to nie wchodzić, nie być w żadnych rejestrach, bo ceną za to jest to, że nie mamy pewnych możliwości też. Nie pójdziemy z kimś na strzelnicę z własną bronią, bo jej nie będziemy mieć. Bo na przykład będziemy mieli tylko czarnoprochowce. Nie? Nie poznamy pewnych rzeczy, bo nie będziemy się w stanie uczyć na tej swojej własnej broni. Więc no, kwestia zastanowienia się po prostu. Także to już do jakiejś osobistej decyzji i osobistego rozważenia. Ja polecam generalnie, jak strzelec, to mam tylko czarnoprochowca i na razie jeszcze nie robię pozwolenia na broń. Pewnie kiedyś zrobię, ale póki co już od 8 miesięcy posiadam czarnoprochowca i bardzo sobie chwalę. No i ja raz na jakiś czas sobie lubię, że tak powiem, żargonowo podymić, czyli po prostu skonstruować samemu ten nabój. Jest to taka pewna frajda i po prostu czasami jako taki przerywnik fajnie jest to zrobić, ale częściej po prostu strzelam z tej broni pozwoleniowej. No jest to kwestia po prostu do osobistych jakichś preferencji. Ja mam takie pytanie. Tak? Co nam daje przynależność do NATO, skoro w sytuacji kryzysowej nie wiadomo, czy możemy liczyć na pomoc? No to nie tyle pytanie do mnie, bo ja się nie czuję tutaj powiedzmy kompetentny, żeby teraz tutaj w ramach no, akurat tej tematyki poruszać kwestie polityczne, ale no... No to też jest tak, ja sobie tak myślę, bo to jest, my na przykład nie wiemy, co na to zrobi, jeżeli Rosja nas zaatakuje, ale Rosja też nie wie, co na to zrobi, więc... Znaczy, to znaczy, natomiast stan formalny faktycznie jest taki, że NATO nie zobowiązuje do tak, interwencji tak. zbrojnej, zobowiązuje do podjęcia wszelkich kroków, nie wyłączając interwencji zbrojnej. Znaczy, jest to jakiś taki, powiem tak, jest to jakiś psychiczny dobrostan. Ja bym to porównał do takiej sytuacji, jaka się wywiązała z kamizelkami kuloodpornymi. Jak wybuchła wojna na Ukrainie, momentalnie te kamizelki wymiotło z rynku. Ciekawostka, że cywile nie mogą zakupić kamizelki takiej, jakiej używają służby, bo po prostu tak są przepisy skonstruowane, że to jest no, produkt koncesjonowany i po prostu cywil nie może czegoś takiego kupić. Ale może posiadać. No generalnie tak, ale są przeszkody po prostu, jeśli chodzi o sprzedaż tego typu wyposażenia. Natomiast to nie dotyczy wszystkich typów kamizelek i szybko się zaczęły pojawiać takie produkty, no powiem w cudzysłowie, być może wytworzone przez tak zwanych Januszy biznesu, czyli jakieś płyty stalowe, niecertyfikowane. No i można sobie coś takiego kupić. Na ile to faktycznie się sprawdzi w sytuacji bojowej, nie wiadomo. No więc... Ciężko wyczuć, krótko mówiąc. Ja nie wiem, jak to jest, że tak powiem, w kuluarach dogadywane w tych kwestiach sojuszy różnych i tak dalej, ale byłbym bardzo sceptyczny, żeby liczyć po prostu na jakąkolwiek pomoc, jeżeli nasza armia nie będzie dostatecznie silna. I tak, żeby nie być gołosłownym, pan Jacek Hoga bardzo taką utylitarną strategię przyjął, po prostu przez taką analogię. Kto mógł wiedzieć na przykład, kiedy będzie inwazja w Normandii? Kiedy była II wojna światowa, no to była pilnie strzeżona tajemnica. Oczywista sprawa. Sztab dbał o zachowanie tajemnicy do ostatniej chwili, żeby się Niemcy nie zorientowali, gdzie i kiedy taka inwazja będzie. Ale jak mogli działać szpiedzy? Nie musieli mieć swoich ludzi gdzieś w sztabach. Wystarczyło na przykład, że będą monitorować ludzi, którzy musieli wykonywać pewne czynności operacyjne. Jakichś dokerów, jakichś szyprów statków. Popatrzeć, jak łańcuchy logistyczne są skonstruowane, gdzie na przykład jakieś zaopatrzenie idzie. Wystarczy obserwować czasami po prostu pewne oddolne ruchy, żeby odtworzyć sobie obraz całości i po prostu połączyć kropeczki i wtedy mieć szerszy obraz sytuacji. I tak pan Jacek Hoga właśnie na przykład działa, bo rozmawia z osobami, które no, są na niższych szczeblach, ale są po prostu zorientowane, na przykład jeśli chodzi o typy wyposażenia, o zdolności powiedzmy
faktycznie broni, która na tym wyposażeniu jest. Jeżeli na przykład dochodzi do wniosków, że granatniki, które mamy, nie są w stanie przebić na przykład pancerzy rosyjskich czołgów, no to równie dobrze możemy je wywalić na złom właściwie, nie? No bo to determinuje zdolność bojową naszej armii w tym momencie właśnie, nie? No więc no, bardzo polecam, bo to cały czas, że tak powiem, żyje ten kanał właśnie Fundacji ATARMA, ale no tak w skrócie mówiąc, no, obraz, jaki się wyłania z tych analiz obronności Polski, no to jest po prostu, no, tragedia po prostu jest. No jest po prostu tragedia. Jest po prostu tragedia. No ale wracając tutaj, no w skali mikro, co możemy zrobić? Możemy no, albo zrobić to pozwolenie, albo pójść w tą ścieżkę czarnoprochowców. Jeszcze w ogóle powiedzmy taka bardziej mentalna kwestia, no po co w ogóle mielibyśmy mieć broń i po co tego używać? Zawsze jest jakaś alternatywa, że mamy dodatkowe narzędzie więcej, którego możemy, ale nie musimy użyć w razie jakiegoś krytycznego zagrożenia. Raczej się tego nie nauczymy z dnia na dzień, bo to wymaga no, zdobycia pewnej wiedzy, pewnych nawyków, więc to wymaga po prostu czasu. Więc tak jak się teraz wszyscy nagle przestraszyli, że jest kryzysowa sytuacja, no to zdobycie pozwolenia na to, czy powiedzmy umiejętności korzystania z czarnoprochowca, to wymaga troszeczkę czasu. To jest druga kwestia. Ale taka kwestia jeszcze praktyczna. Brakuje kultury strzeleckiej w Polsce. Po prostu tego brakuje. Pozostało to systematycznie wyrugowane. Latami, że tak powiem, komuna zrobiła swoje. Dodatkowo teraz neomarksiści ze swoją narracją, że broń to jest zło, że to zabija, że to po prostu jest nienawiść i po prostu wszystko, co najgorsze, no to już się w tym momencie kojarzy młodym ludziom, że nie ma sensu się tym zajmować, bo to nie jest trendy, to nie jest jazzy, to po prostu nie jest, nie jestem tam na bieżąco z tą młodzieżową nową mową, to nie jest cool. No praktyka pokazuje, że to może być naprawdę bardzo fajny sposób na rekreację i powiem tak, zauważmy prostą rzecz, nie chcę tutaj w jakieś szerokie rozważania covidowe, ale no Putin załatwił covida w parę minut. Ludzie zobaczyli, że jest naprawdę ważne zagrożenie, które jest bardzo realne i zobaczyli uchodźców na dworcu, zobaczyli płonące miasta na Ukrainie i to znacznie bardziej zadziałało na wyobraźnię niż jakieś komunikaty, ile jest zaszczepionych, ile jest pozytywnych testów. No i no, nie będę rozwijał tematu w każdym razie, że realne zagrożenie powoduje, że jak gdyby wyskakujemy z tego Matrixa, bo widzimy, że rzeczywistość jest trochę inna niż ją sobie wyobrażaliśmy. Komis został zastrzelony. Proszę? Komis został zastrzelony. No dokładnie, tak jak kiedyś grypa umarła na COVID-a, tak już COVID został teraz definitywnie zastrzelony. I jeśli chodzi właśnie o broń, uczy ogromnej odpowiedzialności, bo tutaj nie wgramy sobie zapisanego stanu gry z dysku. Każdy ruch nieprzemyślany może decydować o życiu lub śmierci i tak naprawdę jak popatrzymy na naszą cywilizację, to o śmierci się nie mówi. Śmierć nie jest przyjazna. Nie, żyje się tu i teraz, ma być przyjemnie, ma być wesoło, ma być sympatycznie. Nie wolno na przykład powiedzieć, że mięso, które spożywamy, że to mordujemy zwierzątka. No nie. Myśliwi to jest zło, tak? Ale już nikt nie mówi na przykład, że jak cierpią te różne kurczaki czy inne zwierzęta po prostu w strasznych warunkach masowo w cudzysłowie produkowane, a jak na dobrą sprawę dobrze wyszkolony myśliwy jest w stanie taką zwierzynę podejść i naprawdę no, humanitarnie ją zabić i jak zdrowe jest takie mięso, bo jest naturalne. Ja widziałem, jak człowiek oprawiał dzika, dla mnie to było ciekawe doświadczenie, po prostu zastrzelonego dzika, jak go kroił, to też jest ciekawe doświadczenie, bo nasza cywilizacja po prostu jakby wyrugowała śmierć, a śmierć będzie doświadczeniem każdego z nas i nie ma sensu wypierać ze świadomości rzeczy, które po prostu są. One po prostu są. I broń uczy pokory, broń nie wybacza błędów. Jak miałem czasami jakiś trudniejszy dzień, dużo emocji, jakiś powiedzmy w pracy i szedłem na strzelnicę, to momentalnie było widać rezultaty na tarczy. Po prostu broń nie wybaczała. Jak się nie koncentrowałem, to po prostu siałem po tej tarczy. Nie? I jak się troszeczkę skoncentrowałem, uciekały myśli od jakichś tam negatywnych rzeczy z pracy i po prostu kanalizowały się w formie takiej konstruktywnej. I to jest mit, że strzelcy są agresywni. No może ktoś się kiedyś zdarzy, ale na podobnej zasadzie możemy powiedzieć, że kierowcy są agresywni.
No jedni są, inni nie są, ale to nie zależy od samochodu, to zależy od kierowcy. Więc sama broń z siebie, no po prostu, no jeszcze raz to podkreślę, jest tylko narzędziem. No kilka jeszcze takich obrazków tutaj z terenu. Tutaj właśnie ładowanie czarnoprochowca. No jest do tego potrzebnych troszeczkę akcesoriów różnych. Ja te akcesoria, jeśli by Państwo już tak chcieli też zobaczyć, dotknąć, to je tutaj mam, więc też można sobie pooglądać już, tak powiem, na żywo, może za kilka chwil. Można niskobudżetowo sobie skompletować praktycznie wszystko bez kupowania gotowego zestawu w sklepie. Wymaga to troszeczkę zachodu z prochem czarnym. Da się to, że tak powiem, legalnie załatwić bez też rejestracji tej broni. De facto można go na przykład kupić legalnie w Czechach i po prostu przywieźć do Polski. Także jest to też jak najbardziej legalny sposób pozyskania. Tutaj różne akcesoria, no, które są konieczne do tego, żeby jakby skonstruować ten nabój, bo to jest rozdzielnego ładowania, więc jakby musi mieć narzędzia, które nam pozwolą te komponenty połączyć w pewną całość. No i co w praktyce wybrać? Tutaj dwie takie no, konkretne podpowiedzi. No mój pierwszy rewolwer czarnoprochowy, właśnie widoczny na zdjęciu i tutaj przy nim te wszystkie elementy praktycznie potrzebne do oddania strzału, taka praska, która umożliwia ładowanie wygodne tego bębna rewolwerowego. Tutaj jeszcze inny model tego typu. Jest teraz duży popyt, więc po prostu częściowo tej broni można nie mieć od razu w sklepie. A ceny rosną teraz. Ceny rosną, dokładnie. I to, nie tylko kwestia inflacji, ale po prostu jest popyt na to, więc, no więc tak to wygląda. I teraz no, niektórzy właśnie tak trochę kpią może z broni czarnoprochowej, bo to bez pozwolenia, więc to pewnie nie jest skuteczne, co to tam powoduje, prawda, że to jacyś kowboje tam tylko strzelali, po prostu, no nie, to jest realna śmiercionośna broń i tu jest test na telefonie. I tu są dwa otwory. Ten po prawej stronie to jest z jakiegoś bocznego zapłonu prawdopodobnie, mały kaliber, przebiło na wylot. A ta dziura duża tutaj, no to jest efekt trafienia właśnie z broni czarnoprochowej. To kilka metrów. To było kilka metrów. Tak, to było kilka metrów. 4 metry. Tak, tak, tak. Nie, to jest 6. No, no. Chciałem to potrafić. Tak, tak. A właściciel telefonu przeżył? Dobra, ja znam takie uszkodzenia po upadku telefonu na podłogę. No. W każdym razie no, takie testy, że tak powiem. No tutaj też taki obiekt, patelnia. Też ciekawe, że tak powiem, testy. Te największe dziury są właśnie po tej broni czarnoprochowej. Te troszeczkę mniejsze no, to są po na przykład pistolecie typu Glock. I jako właśnie taki bonus, że Państwo dotrwali do tego momentu, bo wiem, że porcja jest duża, że tak powiem, tutaj wiedzy. Proszę się nie bać, nie wyciągam załadowanej broni. Tak, to są dwie patelnie, czyli tak poglądowo, żeby można zobaczyć sobie, dotknąć, pomacać. Tu jest jedna patelnia. To taka ciekawa, znaczy to jest o tyle ciekawe, tam jest kula, w środku jest kula. Proszę jej nie wyjmować, ale to jest ciekawy eksponat w każdym razie. To tak już tak na zakończenie. I to właściwie tyle z mojej strony, także serdecznie dziękuję. No wiatrówki są bez pozwolenia dostępne do 17 dżuli, po prostu idziemy i kupujemy. Jeżeli to jest wiatrówka o mocy powyżej 17 dżuli, co w praktyce dotyczy takich karabinków wiatrówkowych, to możemy to kupić, ale musimy to potem zarejestrować na policji. A rejestracja nie jest pozwoleniem, ale jest no de facto no jakąś czynnością prawną. Trzeba przejść badania, ale już po fakcie zakupienia takiej wiatrówki i potem trzeba to zgłosić na policji. No i w praktyce, gdyby, nie wiem, ktoś nie przeszedł takich badań albo policja, nie wiem, miała jakieś uzasadnione, powiedzmy, przesłanki, że ktoś nie powinien mieć takiej broni, no to może nie pozwolić na rejestrację. No, nie słyszałem jeszcze o takim przypadku w sumie, aczkolwiek 17 dżuli to jest dosyć dużo. To jest dosyć dużo i jeszcze jest kwestia, że z takiej wiatrówki powyżej 17 dżuli wolno strzelać tylko na strzelnicach, więc z
tego już nie postrzelamy sobie w lesie ani w ogródku, bo to już ma po prostu takie uwarunkowania prawne. Taka przeciętna wiatrówka, którą można kupić za kilkaset złotych, no to jest około 3-4 dżuli. Tak. Znaczy do takich typowych zastosowań to zwykła wiatrówka poniżej 17 dżuli to i tak jest całkiem taka, jest celna, jest dosyć mocna, żeby... Tak. Znaczy tak. No to... Jak mi o 6 rano sroki chaosowały, to nie parę zdjęło. Dobra. Także pytanie, czy w związku z teraz wojną na Ukrainie, rząd już nie zapowiada tą ustawę o wolności kraju, tak. Czy ma być zliberalizowany dostęp do broni? Znaczy są w tej chwili dwa projekty, oba przeanalizował właśnie na swoim kanale pan Jacek Hoga, właśnie z Fundacji Ad Arma. Jeden projekt jest autorstwa pana Kukiza między innymi. Jest wyjątkowo paskudny, bo pan Kukiz ma pozwolenie i on jest tak skonstruowany, żeby de facto pogorszyć sytuację. Więc pan Jacek Hoga go pięknie wypunktował i po prostu on idzie w stronę no, dociśnięcia śruby, niestety, co przykro stwierdzić. I jest jeszcze drugi projekt jakiejś partii republikańskiej, jeśli dobrze pamiętam. Tam są jeszcze jakieś dodatkowe konstrukty prawne, ale moim zdaniem jest to, że tak powiem, no, jakaś zasłona dymna, że coś się niby robi. Ja bym to nazwał nowym ładem w dziedzinie strzelectwa. Jest poprawka na konstytucję autorstwa pana Jacka Hogi, którą proponuje Konfederacja. Dzięki panu, dobrze wyglądał, więc wspieramy tę opcję. Mamy to, że nie mówimy tutaj o rejestracji, tylko o swobodnym dostępie do broni, jeśli chodzi o Polaków, którzy nie są wyłączeni prawomocnym prawem sądu, albo pozwoleniu praw obywatelskich w kontekście jakiejś choroby psychicznej. Czyli po prostu, żeby każdy mógł, można pozbawić prawa, a nie łaskawie dawać prawa. No bo jak to jest realizowane w Stanach? W Stanach jest to w ten sposób, że jeżeli ktoś nie ma orzeczonego zakazu posiadania broni, to po prostu ją kupuje, bo sprzedawca ma obowiązek sprawdzić, czy ktoś nie figuruje w rejestrze osób, które broni mieć nie mogą. Jeżeli, prosty przykład, pan Wojciech Cejrowski, który prowadzi interesy na kontynencie amerykańskim, przyjechał tam jako cudzoziemiec. Nie ma, załóżmy, prawa posiadania broni w Polsce. Znaczy, nie jestem pewien, ma czy nie ma, ale to w tej chwili jest bez znaczenia. Jeżeli jest na gruncie amerykańskim, no to tamte przepisy mają zastosowanie. No i rozmawiał z szeryfem, który go tak wdrażał, że tak powiem, w realia funkcjonowania tamtejszego społeczeństwa. No i tak pan Cejrowski wspominał właśnie taką sytuację, że ma tą farmę, to swoje rancho, nie? I mówi tak, szeryfie, trochę nieswojo się czuję po prostu właśnie tutaj. Sam jestem na tym pustkowiu, nie? No, jakby ktoś mnie napadł, no po prostu, co ja mam dzwonić po prostu tego? No, kup pompkę, to jest najlepszy alarm. To przeładowanie po prostu właśnie, nie? Że ja do ciebie nie zdążę dojechać, już będzie, że tak powiem, pozamiatane i już będziesz martwy. Ale jak będziesz miał pompkę, to po prostu w tym momencie masz jakieś realne narzędzie do obrony właśnie w tym momencie. No i poszedł pan Wojciech Cejrowski w tym momencie do sklepu. Tak jak idziemy do jakiejś, nie wiem, Biedronki i poszedł na stoisko z bronią, no i ją kupił po prostu właśnie. I sprzedawca nie miał powodów, żeby mu odmówić, bo nie był w żadnym rejestrze, który mu by zabraniał posiadania tej broni. No i tak to wyglądało. Też prowadzi interesy na kontynencie amerykańskim, na kontynencie Ameryki Południowej. Analogiczna sytuacja. I można sobie obejrzeć na kanale pana Wojciecha Cejrowskiego taki fragment jego wystąpienia na konferencji programowej ruchu Obywatelskiego Ruchu Miłośników Broni, kiedy właśnie mówi, no, kupił broń, bo jest mu potrzebna po prostu jako narzędzie, nie tylko do obrony, ale tam są jakieś tam, nie wiem, powiedzmy węże czy jakieś w każdym razie zwierzaki. I pamiętam kiedyś taką sytuację, zabrałem znajomego Australijczyka, z którym miałem zajęcia z angielskiego, na strzelnicę. On Glocka na przykład znał, no bo to jest bardzo popularna na świecie broń, no i kiedyś z nią do czynienia na strzelnicy miał. Dla niego ciekawostką była broń Układu Warszawskiego, no bo po prostu z tym się wcześniej nie zetknął, więc z tego mu dałem na przykład postrzelać. Ale najbardziej po prostu go, że tak powiem kolokwialnie, nakręcił czarnoprochowiec właśnie, bo pod moim okiem właśnie załadował sobie go, strzelił kilkakrotnie i jak wyszliśmy ze strzelnicy, to go się spytałem, jak się czuje. How do you feel? On powiedział, like a man. Jak mężczyzna po prostu właśnie.
I po prostu mówił, że no w Australii jest bardzo restrykcyjne prawo, jeśli chodzi o możliwość posiadania broni, że jeżeli ktoś ma jakąś farmę gdzieś na odludziu, no to wtedy, no tak, jakoś tam to pozwolenie może mieć. Ale w jakichś miastach po prostu, no to w Polsce są znacznie bardziej liberalne przepisy. I teraz właśnie kwestia punktu odniesienia, bo zależy, z kim się będziemy porównywać. Jak się porównamy z Wielką Brytanią, że tam już nawet noży nie można mieć, no to u nas jest całkiem nieźle. Ale jak się porównamy z Polską, dwa wieki wstecz. No właśnie, no kwestia punktu odniesienia. Znaczy, albo okres międzywojenny po prostu. Aczkolwiek, no właśnie, patrząc na te dzisiejsze realia, no czym się skończyła rejestracja broni dla obywateli drugiej RP? To wychodzi na to, nie wiem, czy się zgodzisz z taką tezą, że no dzisiaj większym problemem nie są te kwestie formalne, tylko bardziej kwestie kulturowe. Tak, tak, zdecydowanie. To znaczy, no mam ten rewolwer czarnoprochowy generalnie. Więc to jest taki zestawik tych wszystkich akcesoriów, które są konieczne do strzelania. To kupione po prostu w markecie zasadniczo, nie za miliony, że tak powiem, groszy, więc skompletowane tak zupełnie improwizując nieco. No i teraz w kwestii zasad bezpieczeństwa. Nie kierujemy lufy w stronę ludzi, co do zasady. I każdą broń traktujemy jako potencjalnie załadowaną, więc sprawdzamy, czy jest rozładowana. Ja w tym momencie wyjmę właśnie z niej bęben nabojowy. Jest pusty. No i teraz mogę ją bezpiecznie Państwu pokazać, jeżeli ktoś chciałby na przykład. Jak można podejść, zobaczyć. Tak, to nie wybuchnie, ani nie ugryzie. Można się podejść po swoim stronie. Uwaga na traumę. To jest do czego? Może tak, właśnie, pokażę. Co tu jest? Tak, tutaj jeszcze raz trochę trzeba było wiedzieć w kamerze. Pozwolę sobie, bo to jest akurat ja specjalizuję. Dobra. Tutaj mamy bębę. Wcześniej była. Pokaż mi grafikę, proszę, z tym trochę. Aha, tak, tak, tak. W sensie te elementy składowe, tak? Tak, składowe elementy. Więc jak to wygląda w praktyce takie ładowanie, no, tylko można wejść to i tak. To? Tak. To. Nie, tam było... To? To, tak. To jest bokiem teraz tak, ten belbel pokazany. No i masz ten? Tak, tak. Znaczy, ja mam fiolkę. Tak, no, powiedzmy, więc tu jest przejętką, przygotował sobie takie coś odmierzone już, że tak powiem, fiolki z ilością prochu potrzebnego, żeby załadować. Ja na przykład mam prochownicę, czyli takie urządzenie, gdzie odmierza za każdym razem, jak wsypuje, to jak takie stare cukierniczki, jak się wsypywało, no, zawsze taką samą ilość cukru wsypywały, to mniej więcej tak to działa. No i więc wsypujemy do środka tutaj ten proch. Następnie jest właśnie ta przybitka, która ma być pomiędzy prochem a kulą i ona jest po to, żeby kula w momencie, jak proch będzie tam eksplodował, to kula, która jest obowiązana i miękka, to żeby się chyba nie zniekształciła, bo potrzebuje mieć ten jakby, potrzebuje po prostu mieć taką przestrzeń jakby wolną, czyli od tego jest ta przybitka, którą można zamienić na, zamiast kupować coś takiego, co kosztuje chyba, nie pamiętam ile kosztują przybitki teraz, 120 zł? Nie pamiętam, ale budżetowo wychodzi kaszka. Tak, tak. Taniej można kaszkę, tylko tak samo kaszkę trzeba sobie w takich fioleczkach sobie przygotować ilość odpowiednią kaszki i manny. To wychodzi dużo taniej, no ale jest więcej też wsypania, bo wtedy wsypiemy i proch, i potem wsypiemy tą kaszkę, ale właśnie nie mamy kaszki, tylko bardziej jesteśmy wychodnicy, tak jak ja, kupujemy trochę droższe zabawki, czyli właśnie te przybitki. No i to wciskamy razem z tym prochem. I przejdzie najpierw proch, potem to i na końcu kulka, tak? Jeżeli ja ona teraz położyłem, to ona sama nie wejdzie, bo one są kule zawsze lekko nadkalibrowe, po to, że jak potem się użyje praski. Masz praskę, czy nie masz praskę? Mam praskę, oczywiście. Bez praski się nie ruszam. Tak, no, oczywiście teraz nie będę pokonał, ponieważ jakbym teraz tutaj wszystko zacisnął, no to by trzeba było to wystrzelić, więc tego nie wiem, w ramach operacji tak... Patel nie mamy. Mam? Patel nie mamy. Tak, tak. No. Potem się przykłada tutaj tą kulkę, jak mam i dociskam tą kulę i w tym momencie już jest załadowane wszystko, znaczy prawie wszystko, czyli jest jak widać, proch na dnie, potem jest przybitka i na końcu jest kula, tak? No i tak 6 razy. I jak już to potem wygląda,
No to mamy... Kapiszon. No tego to Państwo nie zobaczycie, bo w odległości takiej, ale tutaj trzeba właśnie kapiszon, który się nakłada z tyłu. Tak, właśnie potrzeba tego ładunku ostatecznego, który spowoduje, że powstanie iskra, to zakładamy coś z tyłu na tych kapturkach. I w momencie, jak już to jest załadowane, czyli jest całe... O, kapiszon, kapiszon to jest tutaj po lewej stronie od tej próbówki. O. Jak to jest nałożone, to w tym momencie jak już wkładamy szczelę do tego pociągowca. Oczywiście raz jest załadowane, więc proszę się nie obawiać. Mierzysz... No, no to... Tylko nie strzelamy na sucho generalnie, co to zasada. Tak, oczywiście. Oczywiście strzelamy na sucho, tylko w momencie, kiedy nacisnął spust, no to zwalnia się ten kurek, tak się nazywa? Kurek. No i uderza w werbę tam, gdzie jest, uderza w to miejsce, gdzie jest nałożony kapiszon, kapiszon eksploduje, no i iskra leci do środka i wypycha kurę, tak? Więc tak to wygląda. I z mojego doświadczenia, ja strzelałem też takiego podobnego Remingtona, też strzelałem z broni na strzelnicy nowoczesnej, na przykład, ponieważ to jest dość ciężka broń, to jest taka dla mnie bardziej stabilna i bardziej celna, nie? Szczerze mówiąc, jak to porównałem sobie, jak to przestrzela Glock nowoczesny, no i taki Remington, to ja jakbym nie miał wyboru, jakbym tak sterylizował, powiedział, z czego wolisz dostać? Czy wolisz dostać z strzały prochowca, czy z nowoczesnego Glocka? To wolałbym z Glocka, bo jak Glock by mnie na przykład dostał w bramie, to by przyleciało, no i spoko, bym się tam zagroił. A tak jak dostał z tego bramy, to z drugiej strony by mi pół pleców porwało, więc... Tak. Jakieś może jeszcze pytania co do tego ładowania, czy coś, co trzeba na pochowcu, to jeszcze możemy coś powiedzieć ciekawego. A nie, to już powiedziałem. Tak, więc mówię, to jest jeszcze bardziej śmiercionośne w sumie, a to jest legalne. Co do prochu, tego nie wiem, czy powiedziałeś, ale... Znaczy wspomniałem, że można kupić w Czechach, jeśli chodzi o zakup prochu, tutaj prochu już mówię. Można, nie można kupić, ale można posiadać, tak, tak. Więc to jest też istotne. Właśnie w tej ustawie jest tutaj to określone, że ten proch strzelniczy czarny, dymny, sprzedaje się pełnoletnim właścicielom replik broni palnej rozdzielnego ładowania, czyli tego typu. I teraz uwaga, którzy okażą dowód tożsamości, no to dowód osobisty, no to jest zrozumiałe. I teraz europejską kartę broni palnej. I co to jest za wynalazek? Chodzi o to, żeby sprzedawca mógł sprzedać taki proch osobie, która chce ten proch kupić, to on potrzebuje jakiś dokument mieć, żeby wykazał, że ten proch sprzedał komuś, kto miał go prawo kupić. I teraz w orzecznictwie sądu jest tak, że skoro ta broń nie wymaga pozwolenia, to amunicja do niej też nie wymaga pozwolenia. I o ile sami nie możemy kupić czarnego prochu, jeżeli nie posiadamy tego typu broni, bo to jest traktowane jako materiał wybuchowy i byłoby nielegalne posiadanie materiałów wybuchowych, to jeżeli mamy broń tego typu, no to sprzedawca musi mieć jakieś potwierdzenie tego. I wtedy kupując taką broń możemy ją zarejestrować na policji, to kosztuje 105 zł i wyrabiamy w tym momencie tak zwaną europejską kartę broni palnej, która gdzieś tutaj, o, to jest coś takiego tutaj, ten dokument po lewej stronie na górze. I to jest taki dziwoląg, bo tam jest wpisywany po prostu taki egzemplarz i z taką kartą możemy pójść do sklepu i nam sprzedawca tą broń sprzeda. Ja mam taką kartę, bo na taką kartę kupiłem proch. Ona jest ważna przez 5 lat. Już straciła ważność. I po prostu nie chce mi się płacić 105 zł tylko po to, żeby po prostu zasiedlić konto policji nie wiadomo po co, bo ja ten proch kupiłem ostatnio od znajomego, który był w Czechach. No i to jest taki dziwny konstrukt. Znaczy dostałeś. Nie. To znaczy... On kupił w Czechach. To znaczy, powiem tak, znaczy jest to strasznie absurdalne, bo kupując broń pozwoleniową, możemy jednocześnie kupić do niej amunicję. Ale kupując broń bezpozwoleniową, nie możemy w momencie zakupu kupić do niej prochu. Chociaż sprzedawca wie, że my go mamy, bo kupujemy u niego po prostu. No jest to przedziwny konstrukt myślowy po prostu. No. Ale tak to jest. Nie możemy posiadać. Tak, tak. Jak sobie załatwimy ten proch, już w naszym interesie, jak? Bo mamy nikt nas znowu na broń, czy tylko jakby załatwiliśmy, a samo posiadanie jest legalne. To znaczy... Jeśli chodzi o konstrukcje właśnie prawne, to jest takie troszeczkę dziwne, bo na przykład posiadacze pozwoleń mogą między sobą handlować bronią na legalu. Oni muszą między sobą wymienić po prostu określone dokumenty
Tak jak idziemy do sklepu, dajemy dokument, który nas uprawnia do zakupu broni, sklep nam sprzedaje tą broń, zgłasza tą transakcję na policję, my ją musimy mieć wstemplowaną w książeczce. Tak samo osoby fizyczne posiadające broń legalnie między sobą, no jest rynek wtórny po prostu, ludzie handlują między sobą bronią, to jest zupełnie legalne, jeżeli właśnie mają pozwolenie. Myślę, że to spokojnie, jeśli jest kwestia czarnego prochu, posiadacze broni rozdzielnego ładowania, no sprzedaż prochu między tutaj tymi osobami, no nie potrafię znaleźć tutaj jakichś znamion przestępstwa, no krótko mówiąc. No. Ale samo posiadanie, jeśli się ma, to jest okej. Okay. A tak samo, jeżeli ja na przykład kupiłem w sklepie z normalnym bronią i tam musiałem pokazać dowód osobisty, żeby kupić taką broń, czy trzeba chłopca. W sklepie, tak jak to pokazywałem, ale ja teraz mówię normalnie to komuś sprzedać. Tak. Tą broń, i to już nie muszę od kogoś pytać się, ponieważ to jest rejestrowane, to nawet jak ktoś do mnie przyjdzie, bo załóżmy, że policja by się dowiedziała, że w jakimś sklepie ja kupiłem tą broń, to potem przychodzą i mówią, że proszę oddać, ja mówię, tego nie ma. No tak. Bo nie muszę być, to nie jest jak z tą bronią już nowoczesną, że w tym momencie jak to pan nie ma, tak? No tak, tak. To jest normalnie kara, to już nie ma. A ja miałem prawo sobie kupić, bo potem miałem prawo to komuś dać w prezencie, miałem prawo to komuś odsprzedać. I właśnie, tak samo osoba, która to kupi ode mnie, no to już w ogóle nigdzie nie ma żadnego śladu, że to kupiła, no bo nie okazywała żadnego dokumentu, nigdzie nie była wpisywana. No w sensie mentalnym autentycznie, jak mamy czarnoprochowce rozdzielnego ładowania, to możemy się autentycznie poczuć, że to jest nasza własność. Bo w sensie formalnym to nie jest zarejestrowane i możemy z tym zrobić autentycznie, co chcemy. Możemy to nawet przetopić sobie na złom i nikt nam złego słowa nie powie. Ale jeśli chodzi o na przykład broń pozwoleniową, no to jeżeli by nam, no nie wiem, wpadła gdzieś do jakiejś rzeki po prostu przypadkiem, albo chcielibyśmy ją w złości utopić, bo nam, nie wiem, coś tam się odwiedziało i coś nam się nie podoba, no to jest utrata broni. Grozi nam za to kilka lat więzienia w tym momencie. Nie? No więc niby ją mamy, ale tak nie do końca ją mamy, bo państwo bardziej decyduje, jak możemy z niej korzystać. Albo czy w ogóle możemy korzystać, bo prosty przykład właśnie zakaz przemieszczania się z bronią. No to paraliżuje w tym momencie możliwości jakiegokolwiek treningu, pójścia na strzelnicę. No nie ma opcji, nie? Jeżeli by nas ktoś skontrolował, no to po prostu tracimy pozwolenie i mamy sankcje jeszcze. Bo w tym momencie, jeżeli będziemy się ubiegać o tą europejską kartę, znaczy to jest formalne. Tak, to w tym momencie nie jesteśmy już zarejestrowani na to. Tak, wtedy tak. Nie już po prostu idąc, można kupić czarnoprochowca, po prostu idzie pan do sklepu i kupuje. No tak. Nie, ja mówię w tym momencie, ale w tym momencie, jeżeli chcemy legalnie, jeżeli chcemy kupić w sklepie w Polsce, musimy się zarejestrować. Tak. Tak. Pojechać do Czech i legalnie kupić w Czechach, legalnie przywieźć i posiadać legalnie w Polsce. A w Czechach są wypadane jakiekolwiek dokumenty? Nic. W Czechach bez pozwolenia można kupić samoczynną broń strzelającą ślepakami. Czyli na przykład pistolet maszynowy, który będzie strzelał, no to który będzie robił tylko huk. Na przykład. I można, jeśli dobrze kojarzę, na pewno można kupić tam takie pistoleciki, co do bocznego zaponu to głowy nie dam w tym momencie, ale na przykład w Czechach są popularne takie małe pistoleciki, tak zwany kalibru Flobert. To jest coś takiego, co strzela mniej więcej taką amunicją, jak tutaj widzimy, na lewo od kapiszonu. To jest takie robiące huk, ale to jest też w takiej wersji, że tam jest osadzony taki malutki pocisk jeszcze. I właściwie tam nie ma ładunku prochowego, jest sam jak gdyby spłonka czy kapiszon, który ma bardzo małą energię i ten wylatujący element ma energię bardzo małą, ale to jest według polskiego prawa już broń wymagająca pozwolenia. Gdybyśmy chcieli to kupić w Czechach, to możemy tam to kupić. Sprzedawca od nas nie będzie chciał żadnych dokumentów, bo tam jest takie prawo, ale wieść już tego legalnie nie możemy do Polski.